Standardowa zasada, czyli do your own research, zanim zaczniesz opowiadać jakieś kocopoły innym. O, nie, <grym> nie rozumiem, co to za konkluzje <grym padają. <grym jakieś... No nalepione, ale... Siema YouTube, z tej strony e, Michał, Piotrek, ja, czyli Darek, Deaf w pełnym składzie. Słuchajcie, część druga naszych, e, naszych dyskusji, e, rozważań dotyczących problemów z... Myślę, że po pierwszej części wyszło bardziej z Microsoftem niż z samym ekosystemem dotneta, natomiast tak jak żeśmy zapowiadali w ramach tego naszego, nazwijmy to, panelu dyskusyjnego mamy jeszcze dwie kategorie, które chcielibyśmy troszkę szerzej omówić i pierwszą z nich będzie społeczność dotnetowa, szeroko pojęta, no bo oczywiście Microsoft jako korporacja, która gdzieś tam pociąga za sznurki czy to wcześniej wspominanych technologii, czy, czy samego języka, jakim jest c do którego sobie później dojdziemy, no to ma całą rzeszę ludzi, którzy no, tworzą jednak tą społeczność i to od strony takiej produktowej, no i od strony oczywiście takiej, powiedziałbym, no. Programistycznej, braci, która gdzieś tam stara się wpływać albo chce poczuć się faktycznie wspierana przez to community i przez samą tą korporację, jaką Microsoft jest. Wydaje mi się, że w ogóle trochę rozpoczynając, to, rozpoczynając tą dyskusję, Microsoft chyba prawie nabrał ludzi na to, że zaczynają trochę zmieniać front z takiego molocha i oni teraz są tacy fajni, bardziej open source'owi. Właśnie przy okazji tego tranzytu do .NET Core'a mówiliśmy chyba trochę o tym. Było w ogóle dużo, ja pamiętam, bo yy, też moje pierwsze zabawy ogólnie z Dotnetem na Linuxie, pamiętam, że dużo było takiego słagu, yy, jakichś tam PNG-ów, i tak dalej. No, no, no. Microsoft loves, loves Linux, Microsoft loves OSS tak, i tak, tak dalej. Tak dalej. O, super, teraz takie korpo, ale jednak tych naszych takich malutkich słuchają i tak dalej, i tak dalej. No i wyszło, że no chyba nie do końca. I to wynika z jednej strony, wydaje mi się, z strony tego, jak że Microsoft to jest jakby jednak korpo i business as usual, ale z drugiej strony też, wydaje mi się, że to jest też problem trochę firm, które pobudowały swoje rozwiązania wokół mhm. Dotnetu. No dobra, i słuchajcie, zacznijmy. Całą tą dyskusję o, o jakby społeczności dotnetowej od takiego no, tematu, który ty, Piotrek, jakby zamieściłeś tutaj w konspekcie, jest on trochę, wydaje mi się, głębszy, niż się na początku może wydawać, i chodzi oczywiście o e, Dotnet Foundation, z którym no, niemało syfu, gdzieś tam Microsoft został ostatnio skorolowany. Ehm, Zacznijmy może od tego, że powiedzmy pokrótce, że dotnet foundation, bo wiecie, na papierze to fajnie wygląda, nie? Gabła szczytna, nie? Wspieranie projektów, poszerzanie list odbiorców, jakieś opłacanie za usługi, które te projekty mogą używać. No chyba też był jeszcze zapis, że jeżeli byłeś w tej fundacji... To na przykład była gwarancja, że jeżeli ty z projektu odejdziesz, to nie będą go utrzymywać, wspierać, rozwijać, żeby też osoby, które go używają w tak. swoich projektach, gdzieś tam nie przepadło to śmiercią naturalną, bo tam było sporo takich rzeczy. A jeszcze był jeden punkt, no i... który wydaje mi się, że jest bardzo ważny z punktu widzenia ogólnie open source'owego. W domyśle dotnet Foundation miało być bytem niezwiązanym z Microsoftem. I to jest mhm. akurat tak. dość dość ważna rzecz, bo ludzie mieli bardzo dużo pretensji jeszcze przed .NET Foundation, ale już po wejściu .NET Core, czy tam jak .NET Core się gdzieś tam e, łapął na popularności, było to, że mimo wszystko te najważniejsze decyzje związane z językiem, z runtime, z community, są podejmowane w Microsoftie, mimo że język jest jednak już open sourceowy i powinien jednak te trochę powinni oddać trochę tej, tej decyzyjności ludziom. tak? Żeby daleko nie szukać ciekawie jaka będzie historia OpenAI, który też był otwarty, ale chyba jednak wróci do MSL niedługo i teraz to no. no dobra, ale słuchajcie, no właśnie, bo to, co o czym powiedziałeś, Patryk, wydaje mi się, że jest też jakby istotne, no bo. Faktycznie, no co w tym takiego złego? No, Microsoft tworzy fundację, która e, pozwala nam na e, rozwiązanie chyba jednego z takich nie chcę powiedzieć może bardziej e, takich typowych problemów, no ale jeden z takich poważniejszych, czyli robię sobie bibliotekę, w pewnym momencie dużo osób zaczyna korzystać z tej biblioteki, ona się popularyzuje wśród samej społeczności, no ale ja tracę zapał do jej tworzenia, no i teraz zostajemy z projektem, który no jest nieutrzymywalny, nie, nie adresuje być może potrzeb społeczności, ludzi, którzy faktycznie już na nim pobudowali sobie swoje projekty. No i tutaj wjeżdża Microsoft cały na biało. No i mówi: słuchajcie, okej, okay, no to my to przygarniemy ten projekcik i będziecie mieli nasze wsparcie. Tutaj wujek sam pomoże. Co w tym złego? Czy sama idea wydaje mi się, że jest spoko, dlatego że też z drugiej strony Microsoft y, trochę, nie wiem, może w kontrze do Apple'a, bardziej do App, app Store'u Apple'owego, niż może do, do Community wokół, wokół języka, ale pozwolił części Community jednak zacząć y, zasypywać niektóre te dziury związane chociażby z system Drawing, tak? Tam było, tam mm. y, jest rozwiązanie, które jest niezwiązane z Microsoftem. Pozwolił, żeby Community faktycznie weszło i zaczęło trochę te dziury uzupełniać w tym runtime czy w ogólnie w bibliotekach wokół tego, co Microsoft oferuje. No i faktycznie, jakby sama idea jest spoko, no bo zakłada, że skoro daliśmy przestrzeń, na, wcześniej było tak, że yy, założenie było, że jest cały runtime, jest cały BCL, wszystko jest od Microsoftu, przynajmniej w korpo, ja takie, taką, widziałem takie zachowanie, że jak wszystko od Microsoftu jest, to używamy tylko rzeczy od Microsoftu, ale jesteśmy pewni, że będą działały, będą supportowane i tak dalej. Jak zaczęliśmy iść w open source, no to pojawia się ten problem, że po pierwsze, rozsmarowujemy się bardzo, bardzo szeroko mówiliśmy o tym w, w pierwszej części i mamy problem z tym, że nie wszędzie się wyrabiamy, więc community gdzieś tam skakuje z różnymi projektami. Teraz no pytanie, co z nimi zrobić? No dotnet foundation tutaj wchodzi faktycznie jakoby który Microsoft zapoczątkował, ale w teorii Microsoft powinien w nim tam dalej nie grzebać. No i idea słuszna, tylko no pokazała, że Skoro Microsoft ma utrzymywać, to... No tak, nic nie, ma, nie jest za darmo chyba tak, w, na więc... tym świecie. Do, Piotrek, może ty trochę przybliż kwestię, bo ty wrzuciłeś to, jeśli chodzi o jakby cały ten konspekt. No bo zaczęło Szambo wybijać tu i ówdzie, szczególnie na, gdzieś tam na issuesach githubowych i, pojawi, i to nie jest jedna sprawa, która gdzieś tam zaczęła wypływać. Natomiast... No okazało się, że właśnie ingerencja Microsoftu jest trochę sprzeczna z, wydawałoby się, dość słuszną ideą. Tak, bo pytanie, czy to była zamierzona ingerencja MSR, czy to była decyzja jednej osoby, nie? Czyli ten klerowotny, który był wtedy prezesem, nie wiem czy to jest dobre określenie, prezesem, zarządcą, jakby stał na czele tej tak, Donetsk Foundation, tak. nie? Który po prostu nie patrząc trochę na to, co ludzie piszą, aktywując magiczną komendę, slash przycisk, force, force merge'a, po prostu wziął sobie ten w sensie sobie PR zmergował rozwiązaniem siłowym i mówiąc kolokwialnie projekty które były gdzieś tam otwarte jakby pod patronatem tej fundacji po prostu przeniósł jakby pod stricte zarządzanie Donet Foundation, czyli jakby Donet Foundation teraz troszkę przejmowało prawa do tych projektów tak jakby mówiąc w dużym skrócie mhm. i to było takie rozwiązanie no można powiedzieć siłowe nikt się tego nie spodziewał nie do końca było wiadomo, w sumie czemu oni to zrobili, no i Szambo mocno bardzo wybiło. I zastanawiam się, czy w ogóle te osoby zastanawiały się, czy one są w stanie to zrobić po cichu, no bo jednak wszystko się później na GitHubie, i jakie będą tego konsekwencje takiego działania. Nie do końca wiem, co nie chcieli tym ugrać i czy sobie zdawali... wydaje mi się, że Wydaje mi się, że to tłumaczenie w tej całej imbie było takie, że skoro mamy utrzymywać biblioteki nawet jak zniknął ich obecni maintainerzy, mamy jako foundation hmm. faktycznie utrzymywać, no to musimy mieć dostęp, dostęp chociażby do kluczy. Tam, bo tam było chyba problem taki, że oni klucze schłapowali tak, do Nugeta bo, bo to było kilka, rzeczy, kilka było akcji, bo to Jeremy Skinner, czyli ten twórca Fluent Validation i on też o tym wspominał, gdzieś tam komentował to na ikcie. Natomiast może także, żeby przy, przy, trochę przybliżyć, o jakie konkretnie występki chodziło, to tutaj wymienione były, tak, po pierwsze przenoszenie z publicznego githuba na konta enterprise fundacji e, fundacji tej dotnetowej. Jakby traciliśmy prawo jak autorzy, troszkę do samego repozytorium, nie? Tak, e, blokowanie właśnie, może nie blokowanie, czyli to, co powiedziałeś Michał, e, słopowanie tych signing keys, które na przykład nie pozwalały ci do tego, aby pushować coś na, mm, na getta, tak. e, czy to, co powiedziałeś Piotrek, wymuszanie też e, tych pull requestów jakby względem ewentualnych obiekcji, no de facto autorów, którzy gdzieś tam tą paczkę... E, tworzyli. I tutaj właśnie był przykład, chociażby tego, tego Fluent Validation. No i właśnie i zaczęło się trochę robić takie. Tak trochę się zaczęło robić nieprzyjemnie, tak? No bo tutaj co, Microsoft miał. Była w ogóle taka górka takiego zaufania, które Microsoft budował. Były takie po różne jedną akcją. I myślę, że to warto to powiedzieć nie była jedna nie? akcja, bo było parę też takich akcji. Ale mniejszych. To był ten moment, taki tak, tak. przegięcia. Ja myślę, że 16, 17, 18, nawet 19 rok. To tak ładnie. Faktycznie te wszystkie naklejeczki Will of Open Source to, to działało i dawało taką perspektywę. I potem zaczęło się faktycznie robić średnio. Tak i wydaje mi się, że ogólnie takie całe momentum wokół e, pandemia też trochę na to wydaje mi się wpłynęła, ale ogólnie te momentum wokół komunity dotnetowego trochę przygasło jednak właśnie od tego, od tego, od tego dotnet foundation, który Poniekąd nie jest powiązane z Microsoftem, ale jest powiązany osobowo, chociażby nie wiem, jak jest teraz, sumieniem, czy wiecie, jak to teraz wygląda w .NET Foundation, ale przez dłuższy czas było tak, że prezesami fundacji, nie wiem, czy tak można to nazwać, byli ludzie z Microsoftu. No właśnie też, Piotrek, ty podlinkowałeś taki artykuł, czy znaczy, nie artykuł, no, ale Issues, mogę nazwać to Rozprawcie. bardziej jako, jako dyskusja, która gdzieś tam się pojawiła. Ona jest autorstwa Rida Copseja i. On de facto wskazał tutaj na problemy, które gdzieś tam wokół wokół.NET Foundation się pojawiły, jego zdaniem, i on tutaj wspomniał właśnie o chociażby problemie z transparentnością tej fundacji, trochę pewnym zamieszaniem, jeśli chodzi o to, on to nazwał jako unclear membership, tak i ogólnie kwestie związane z, z trochę z, ze strukturą tejże organizacji i jak ona jest trochę umocowana względem względem Microsoftu i jak to też wygląda względem samej, samej społeczności. Dość dużo ogólnie ciekawych, myślę, że podlinkujemy to gdzieś też, żebyście mogli się w to wczytać, bo ta dyskusja jest ogólnie taka dosyć, dosyć ciekawa. Tak, i też odnośnie dyskusji na Githubie, to z takich krótszych pisów na pewno w Oskara Dudycza, który jest z głównych opiekunów, kontrybutorów do Martena, i też właśnie na reposterze Martenowym wrzucił wpis, dlaczego jakby opuścili fundację Dudenbową, mimo tego, że wcześniej do niej dołączyli, bo nie widzieli za bardzo sensu, nic im to nie dawało. Tak, mam nawet cytat w sumie, właśnie, bo warto powiedzieć, że Oskar jakby jest jednak współtwórcą i aktywnym gdzieś tam kontrybutorem w Martenie. Przetłumaczyłem na Polski przepraszam, Oskar, jeżeli to jest tłumaczyłem to translatorem na szybko, więc przepraszam. Ale jakby kawałek, który chciałem też przytoczyć dla, dla widzów, więc dołączyliśmy do Dotnet Foundation w marcu 2020 roku w oparciu o jakieś tam przedstawione korzyści i, i, i które mogłyby one wnieść do, do projektu w celu zwiększenia do no, pewnej adopcji, tak. widoczności i zaangażowania w większej społeczności, jakby w, w społeczności dotnetowej. Mieliśmy także nadzieję, że dotnet foundation pomoże nam uczynić naszą pracę bardziej zrównoważoną i zacieśnić współpracę z innymi, no, maintainerami. E, Niestety po dwóch latach nie widzieliśmy żadnych wymiernych korzyści z bycia częścią fundacji i oni też zresztą, e, Oskar z tego co pamiętam, też opisywał, że ten proces opuszczenia tego dotnet foundation też był taki... Niejasny, no że No, tak wiecie no, jest procedura, którą tam pewnie ktoś teraz klepie na Wordzie, bo jak to w ogóle, kto, kto śmiał, bo. Nie było tego drzewko decyzyjnym Bo też umówmy się, że mam wrażenie, że to jest trochę jak z Microsoft MVP, że o kurde, my jesteśmy MVP Microsoftu, tam to nie jest za wiedzy, by the way, e, ale. Inaczej byśmy jej nie dostali. E, ale, ale jednak to ten Foundation to jest taki. E, Wiele, wiele osób tak myślało, że kurczę. No, to jest takie wyróżnienie też trochę, mm. nie? że tak jednak, no już jesteśmy taką poważną, poważnym rozwiązaniem, bo jesteśmy w Dotnet Foundation. Nie? A to no, tak chcesz smut opuścić. Smutno się zrobiło, jak się okazało, właśnie tam. Chyba był problem ogólnie z transfer of ownership. W sensie ciężko było, bo tam częściowo chyba prawa musiał Microsoft przejąć. Nie pamiętam dokładnie, ale pamiętam właśnie pamiętam ten wątek, którym też Oskar dużo właśnie się udzielał, w którym mówił, że. E, Dużo było takiej nagle papierkowej roboty, która, której nawet się nie spodziewali. Czy po pierwsze ktoś musiał generować różne tam dokumenty, w ogóle wyjście mm -hmm. z tego, ale tak nie do końca, po pierwsze, ludzie nawet zdawali, bo y, ogólnie maintainerzy Martena z tego, co pamiętam, przechodzili właśnie przez to, co tam w ogóle, o co, jakie, jakie faktycznie są konsekwencje wejścia do tego, do ten foundation. Ale pamiętam też, że paru, parę projektów weszło trochę bez świadomości, że. Że konsekwencje są takie, że część. Po pierwsze, teraz trochę dostęp do tego. Czy może nie dostęp, ale mam już trochę bardziej związane ręce, to po pierwsze. A po drugie, jak będę chciał właśnie uciekać, to się nagle okazuje, że. Ja wydaje mi się, że gdyby nie, był, gdyby nie ten szum, to w ogóle wyjście z tego Dotnet Foundation pewnie też nie byłoby wcale tak proste, jak yy, może w ogóle nie byłoby możliwe, tak? To jakby nie wiem, czy, czy tak się da, ale jeżeli jakiś tam transfer of ownership poszedłby tak na całego, bo tam też był moment, w którym chyba różne projekty na różnych zasadach w ogóle dołączałem, też była tam taka dyskusja z tego, co pamiętam przy, wokół tego Dotnet Foundation, no to mogłoby się okazać, że w sumie swój projekt straciłeś, tak? W sensie ktoś. Hmm. To no jest ja, garnoł, brak profitu. No. Ja, ja pamiętam, że tam w ogóle, no, wydaje mi się, że tutaj głównie ten zarzut, co, co, co to się tutaj działo, to jest trochę sposób, w jaki te projekty były gdzieś tam inkorporowane do, do samego DotNet Foundation. No bo nie pamiętam, który to był projekt, ale wydaje mi się, że była sytuacja, w której, no właśnie, tak jak chociażby te osoby, które tutaj, jakby te cytaty i tych precedensów, które tam się miały miejsce. No, wiecie, wrzucanie do DotNet Foundation bez jakby jakiegoś uzgodnienia, plus tam była tak gdzieś w którymś repo taka sytuacja, że w ogóle już licencje pozmieniane, że tam wrzucane, że on by czy tam copyright Microsoft wrzucane. To jest taki słaby, słaby, nie pamiętam, w którym to repozytorium, ale wydaje mi się, że dość takie szam szambo, które gdzieś tam w przeciągu roku wy wybiło. Może hmm. ktoś z widzów kojarzy, to mógłby, yy, mógłby gdzieś tam poratować, o co, o który projekt konkretnie chodziło. Tutaj też ty, Piotrek, wrzuciłeś taki ciekawy w sumie artykuł, który był zatytułowany The Eco Chamber Rodney Littles. W którym on też trochę opisywał właśnie trochę od drugiej strony, czyli sytuacja, w której ty zostajesz tym jakby, nie wiem, znów w zarządzie, czy jakimś tam nadzor jesteś nadzorcą dotnet tego, tego Foundation i on co? Wchodzi do. Wchodzi jako taki entuzjasta, i potem się okazuje, że myśli, że zmieni świat. I jest takie, no nie. Zmieniłeś świat świata <laughs> dla Microsoftu. Ale tak, z tego co czytam, to nie jest tylko przypadłość Donace Foundation. W innych fundacjach, Raz Foundation też jest jakieś inby co chwilę. To jest tak, każdy język ma swoje, swoje afery. Może nie aż takie jak ten syf, właśnie z tym kradnięciem, powiedzmy sobie, repozytoriów, ale. Zawsze to są jakieś afery w tych fundacjach. Tu, tu w ogóle jedno, jeden taki cytat, który gdzieś tam sobie wybrałem z tego, z tego artykułu. To w ogóle też można było się spodziewać, jest to takie trochę powiedziałbym, wchodzimy trochę na grząski teren YouTube'a, ale y, cytat z e-maila y, wynikało, że fundacja chciała, żeby w ramach tego, tych opiekunów, nazwijmy to, y, żeby to były, chciała po prostu środowiska wielokulturowego, wieloetnicznego. I e, wielopłciowego zarządu. E, dodam tylko, że autor tego tekstu Rodney Littles jest czarnoskóry, e, więc też takie, no, z jednej strony te całe ich te takie, e, wiadomo, bycie e, gdzieś tam zgodnymi z, z tym diversity i tak dalej. E, natomiast on sam nawet przyznał, że on ma trochę inne postrzeganie diversity, w sensie dla niego to powinno być diversity of opinion trochę albo thoughts, a w tym przypadku gdzieś tam kluczem, który wybierali, był taki bardziej, nazwijmy to, dzisiaj. Znaczy, wiecie, bo wydaje mi się, że jakby idea była słuszna, no bo tak jak też na przykład, nie wiem, w dużych organizacjach, jakby zespoły, które mają trochę różną strukturę, czy pochodzą z różnych kręgów kulturowych, zazwyczaj trochę wnoszą inne podejście do rozwiązywania problemów. Tak, i zakładam, że idea. Tak, znaczy i taka idea tu powinna przyświecać, tak? Tylko to też, tak jak wiemy, że często jest tak, że trzeba trzeba te dziury pouzupełniać, które gdzieś tam ustaliliśmy sobie jakieś tam, nie wiem, parytety, parytety, że brakuje nam kogoś, żeby faktycznie mieć takie full diversity i teraz zaczynamy trochę kombinować. To jest trochę jak już nawet odchodząc od fikty IT, nie wiem, w kinematografii, tak? Czasami są, nie wiem, role kobiece, które są świetne, a czasami jest wymuszona jakaś na rola kobieca, która jest tylko zrobiona, dla, dlatego jest taki bohater wrzucony, bo na przykład pasuje, tak? Jeśli chodzi o jakąś tam linię, brzydko mówiąc, A party. o tym, no to pozdrawiamy wszystkich fanów Star Wars, Rey i, i nowa trylogia, która jest taka... Versus As Ahsoka Tano chociażby jako bohater, no tak. gdzieś tam jeszcze z, z kreskówki Clone Wars, e a obecnie w serialu na, na Disneyu. Świetny jakby bohater kobiecy, tylko Albo nie... No, 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 więc niezrobione na odwal się, tak? Jak się zrobi coś, no to tak samo to, trochę tutaj, tak? Myślę, że da radę pewnie znaleźć osoby w community, które faktycznie wpisują się w tą myśl diversity albo food diversity, albo mhm. kulturowe pewnie też, no bo osoby z innego kręgu kulturowego może używały dotneta w innym celu, tak? Nie, nie, nie pochodzą z korpo tylko na przykład, nie wiem, może już takiego bardziej startupowego, bo nie wiem, z tego co kojarzę, na przykład dotnet jest bardzo popularny teraz w Afryce, bo tam bardzo dużo startupów startuje, nie? Tam jest po prostu, jakby wiecie, ziemia niczyja, jeśli chodzi o technologię, nie? I bardzo dużo startupów w różnych technologiach startuje, bo jest bardzo dużo rynku do zgarnięcia. I na przykład, okej, okay, spoko, to ktoś z tego community e, dotnetowego gdzieś z Afryki, super jakby był na przykład w dotnet foundation, bo pokaże inną perspektywę użycia tej technologii. Tylko to musi działać w ten sposób, a wiemy jak jest. No często jest po prostu uzupełnianie tych dziur i tyle. Tak. Dobra, Piotrek, wracam do ciebie. Myślę, że to jest też dość ciekawe i jeżeli chodzi o no właśnie pewną perspektywę kreowania przez Microsoft jego produktów jako może nie chcę powiedzieć wybitnych, ale takich, które faktycznie zaczęły bardzo mocno wybijać się gdzieś tam ponad przeciętność. No bo oczywiście w przypadku ASP.NET Core gdzieś tam jednym z tych takich, powiedziałbym, fundamentów były, była wydajność, którą no Microsoft chciał trochę pokazać, że oni nie tylko idą w stronę tego multiplatform, ale także, że faktycznie no, odcinają się trochę od takiego paździerzu wydajnościowego, bo wiadomo, jak to gdzieś tam w przeszłości bywało. No właśnie i powiedz nam może trochę o tym kolejnym zarzucie, tutaj cytuję, bywają oficjalne przekłamania, więc mocne słowa, <laughs> jak na no to jest zły, zły żart, e, więc bywają oficjalne przekłamania, e, na przykład super szybki ASP.NET Core, bez benchmarkowy, e, który gdzieś tam był benchmarkowany przez e, Tech Power. No tak. E... I znowu to nie jest coś, co dotyczy tylko Dneta, bo inne języki też mają swoje historie, ale w dodnecie, znowu jako, że w tym siedzimy, no było trochę głośno. Yy, to chyba jakoś w ubiegłym roku wyszło. Bo ogólnie filozofia jest taka, że co roku, czy co pół roku, nie wiem co ile. Ta organizacja tworzy te benchmarki, tzw. zwany Power. Benchmark w sumie wszystkie dostępne serwery webowe różne tworzenia aplikacji i frameworku webowych, jakie tam są dostępne od takich najbardziej popularnych właśnie jak powiedzmy jakiś Spring Java, ASP.NET Core i tak dalej, po jakieś totalnie hardkorowe, niskopoziomowe C++owe czy napisane w C e, serwery, nie tworzy aplikacji obowych. No i robią te benchmarki, oczywiście mają kilka kategorii, od takiego zwracania Hello World'a, jako powiedzmy, plaintext String mm -hmm. po jakąś po benchmark, gdzie wysyłasz JSony, gdzie wysyłasz zapytanie do bazy danych tego odpóżenia. Tak, jakie są realistyczne nawet były tam. Tak, y. tak, tak, tak. Takie bardziej estyczne niż właśnie Hello World. No i w każdych benchmarkach jak oczywiście ASP.NET chorz się pasował na różnych miejscach. Niemniej jednak w niektórych się pasował bardzo wysoko. No przebijał tak. wydajnością, benchmark, przebijał wydajnością jakieś Powiedzmy, w C implementację, czy w C tego typu rzeczy, co wydawało się, że no osiągnięcie naprawdę duże, nie. No i właśnie, ktoś powiedział, <laughs> sprawdzam w końcu i też polinkujemy ten artykuł do tego bloga, bo jakby podejrzewam, że od tego zaczęło się, właśnie od tego autora tego wpisu, który tak na, na szerszą skalę to opublikował. Tak, to jest z bloga Dusted Codes. Tak. How fast jakby is właśnie How fast is Core. I pamiętam, że ten temat w ogóle też przeleciał potem po różnych kanałach YouTubeowych, gdzie ludzie jakby podłapali temat, czyli na ten temat kręci różnego rodzaju komentary. No i wyszło, wyszła informacja, znaczy wyszło to, że po prostu... Jak wspomnieliśmy, goście powiedział, sprawdzam i zobaczył tutaj, jakby w kod serwera, czyli <laughs> ASP.NET core'a, który był pod te benchmarki robiony. No i dla danego benchmarka, żeby wyszło szybko, to on był, jakby specjalnie zoptymalizowany. Na przykład jak, no, powiedzmy, prosta optymalizacja. Na przykład zwracamy Hello Worlda jako wcześniej stworzoną statyczną kolekcję bajtów, prawda? Optymalizujemy ścieżki, hot -puffy, minimalizujemy alokacje, czyli coś, czego byśmy samodzielnie nigdy nie zrobili w kodzie, bo w użyciu produkcyjnym byłoby to praktycznie niemożliwe. No ale żeby w benchmarkach wyszło ładnie, no to podkręcimy, tutaj zoptymalizujemy, trochę oszukamy, no i będziemy tam powiedzmy w top 10 jakiegoś benchmarku, a może nawet w top 5, a może w top 20, wskazując przy okazji, że jesteśmy 10 razy szybsi od Node.jsa, no który jak się okazuje wcale też nie jest takie wolne. Ja nie ukrywam jakby też mnie to osobiście cieszyło. Też, jakby, gdy tam sam jakieś szkolenia, i były powiedzmy osoby przechodzące z Java czy z innych języków, też mówiłem: Popatrz, jaki to do jest szybki, bo benchmarki wskazują, że faktycznie szybki. No, ale jak widać, standardowa soda. Jak tam, dżabowcy? Ta standardowa sada, czyli do your own research, zanim zaczniesz opowiadać jakieś kotce innym. No, nie można nikomu po prostu wierzyć na słowo, nie? A to jest ciekawe, bo tą historię już Wam opowiadałem, ale też widzom opowiem, gdzie właśnie ja w większym korpo zaczynałem adopcję adopcję.netcora i asp.netcora i właśnie były takie wątpliwości, czy będzie, po pierwsze, czy będzie szybciej niż mamy do tej pory. Mieliśmy tam wcf i trochę web API tego napisanego jeszcze w dotnet Frameworku i było takie pytanie, no dobra, jak zrobimy tego .NET Core to czy będzie wolniej czy szybciej. No i teraz właśnie też uznałem, że dobra, sprawdzam, zobaczę, no pokażę, no, pokażę jaki szybcy, szybki ten ASP.NET Core Microsoft powiedział, że będzie mega, mega szybko, więc od razu będę miał jakiś tam punkt do sprzedania gdzieś tam osobom wyżej, że no zobaczcie, no, jakby, a jak będzie adopcja, to będzie szybciej. Nie było szybciej. Co się okazało, znaczy tak. plot twist, nie było szybciej, ale okazało się, że tak, mieliśmy od WCF-a, no był troszkę szybszy, bo w WCF-ie mieliśmy nalepione bardzo dużo różnych jakichś tam rozwiązań, takich enterprise'owych z jakimiś tam, z telemetru, z, jakimiś tam, z jakimś tam kontekstem użytkowym, no wie, wiecie, jakby klasyka jakichś tam enterprise'owych rzeczy. Co się okazało, web API te z dotnet Framework'a było pół razy chyba szybsze od .NET 2.1, a wynikało to z tego, ci co nie pamiętają, e, wynikało to z tego, że jeszcze e, runtime na, win na Windows serwerze, przynajmniej ASP.NET Core działał tak, że Kestrel był poza IIS-em, na IIS-ie było reverse proxy ustawiane e, więc on działał out of process i tylko wszystkie requesty, które wpadały do IIS-a, musiały najpierw przejść przez te wszystkie te ulepy w IIS-ie i dopiero potem lądowało w tym faktycznym serwerze. Więc tak sobie nawet myśląc o tej architekturze, jak to działa, to jest takie... Na... Chyba w ogóle jeszcze było przed Adopcją Librów, a też w ogóle do nic jakieś tam, tam... Tam było tam dużo rzeczy... Było się... kilka takich, nie pamiętam, były, któraś wersja była takim kamieniem milowym, gdzie oni też właśnie trochę mocno się na IOS kupili, nie pamiętam, która to była. Tak i, i jeszcze... I teraz po pierwsze obiecywali, że będzie bardzo szybko i nie było bardzo szybko, znaczy zależy względem czego, no. ale po drugie powiedzieli, że były propozycje, że jak część ludzi kojarzy, w aplikacje ASP.netowe były hostowane normalnie w runtime jakby IIS, a w, tak. w tym procesie W3WP. No i ludzie pytali, dlaczego to nie jest tak zrobione na Windowsie, tak samo w, w ASP.NET Core, jak było do w ASP.NET MVC. No i że nie, bo nie ma żadnego gaina z tego. Po czym w ASP.NET Core 2.2 okazało się, że zrobili to i surprise, surprise, było cztery razy szybciej. Czym się oczywiście też pochwali, że zmigrowali, bo nie wiem, czy, ko czy, czy widzowie kojarzą, bo pewnie kojarzycie jest też, co wersję jest... Benchmark jak Binga migrują do kolejnego ASP. Tak, 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 tak Coś takiego ja, że do nowego runtime'a pokazują, że teraz latencji spadło tam o 30%, teraz tam nie wiem, nie pamięci zżera. I wtedy też pamiętam, że dzielnie rozwiązali problem, który sami stworzyli. Powiedzieli, że no, teraz wprowadziliśmy możliwość hostowania tego procesu na ais jest cztery razy szybciej, nie ma za co. to. Ogólnie też pamiętam, że jakby finał historii był taki, bo tam sporo ludzi potem na Twitterze gdzieś o tym wrzucało różnego rodzaju tweety i też między innymi potem David Fowler, czy jakby jeden z głównych architektów jest nie wiem jakie ma teraz stanowisko, ale podejrzewam, że dalej takie samo, czyli jakby osoba, która jakby tego jest rozwija, tworzy, jest jakby głównym architektem, to też potem się właśnie Kyle na Twitterze też trochę przepraszał, że faktycznie tak już nie będzie i żeby będą o to dbali, nie? Więc no, było dość mocne naciągnięcie faktów. Dobra, słuchajcie. Do kolejnego e... razu. Tak, przechodzimy do wydaje mi się najbardziej obszer obszernej kategorii, no bo jednak mówmy się, że poruszaliśmy się gdzieś w sferze korpo, w sferze produktów, którymi nazwijmy to produktów, czyli wszelkie maści platform, czy, czy po prostu jakichś technologii wokół dotnetowych, czas trochę pogrillować i faktycznie skupić się na e, samym języku i tutaj myślę. Tym bardziej chciałbym, żebyśmy z, wychodzili od strony właśnie gościa, który robi eject w, w, i masz też tą perspektywę trochę Rastowo, bo wiele pewnie rzeczy gdzieś tam otworzyło ci może znaczy język, jako Rast jako język, którym gdzieś tam zacząłeś sobie teraz tworzyć, no to dał Ci perspektywę, że coś można zrobić inaczej. I być może ten Microsoft Way albo po prostu C sharp Way to nie jest ten y, jedyny, słuszny i prawilny. Więc zacznijmy może od, yy, może nie aż tak, tak bardzo skrajnego yy, takiego przytyku z twojej strony, ale C-Sharp zaczyna wyglądać powo powoli jak pewnego rodzaju hybryda języka funkcyjnego plus takiego yy, Object Oriented plus Dynamic, a w te latają wyjątki XD. <laughs> znaczy tak, i znowu, żeby, to, żeby nie było, to nie jest jakiś mój zarzut, bo jakby ja z tym nie mam za bardzo problemu, bo osobiście no, coraz bardziej lubię to podejście funkcyjne, ten cały pattern matching rozbudowany. Oczywiście pewnie rzeczy brakuje, ale by do tego może dojdziemy. Natomiast y, stawiam się w perspektywie takiej osoby, o której powiedzmy w poprzednim odcinku, czyli osoby, która powiedzmy nauczyła się tego do neta, pisze mm -hmm. sobie to typowe LOB, y, nawet nie chciała tylko do netkora przechodzi, ale ją zmusili do migracji, czuje się dobrze na Windowsie, Visual Studio. Zna ten c dość dobrze. No to w momencie, gdy widzimy co wersję, ja już się trochę pogubiłem naprawdę co się, w których wersji szarpa działo, pogubiłem się z jego feature. Czasami jakby sam się zadziwiam, jak mi kompilator podpowiadasz tam ile podpowiada, że tutaj mogę sobie coś zamienić jeden konstrukt na drugi. No i nie ma co ukrywać, że je, jestem w stanie zrozumieć taką osobę, gdzie postawimy takiego powiedzmy starego wyjadacza, tutaj postawimy hipstera startupowca, który jest zafascynowany tym nowym szarpem i. Jest Stawiam, że szansa, że ta druga osoba chce napisać taki kod, którego ta pierwsza za bardzo nie zrozumie, bo mm -hmm. jest tyle tych choćby na poziomie podejścia funkcyjnego, czy przez pattern matching, czy teraz jakiś primary constructor, rekord, prawda, weave, kopiuj yy, i masę innych rzeczy, gdzie faktycznie. To też nawet widać w dyskusjach na reddicie czy w, ogóle w internecie, że ludzie zastanawiają się, którą do cel, w którym do kierunku zmierza c -Sharp. bo mamy niby F-Sharpa. Z jakiegoś powodu F-Sharp nie zdobył aż tak dużego uznania popularności, jak może Microsoft by chciał, ale jest bardzo fajnym językiem funkcyjnym. No i pytanie, czy teraz chcemy z tego F-Sharpa coraz ciekawsze rzeczy, do szarpa sharpa wrzucać i ten F-Sharp w końcu wygaśnie, czy, czy jaki jest jakby cel c nie do czego to zmierza? bo jestem w stanie zrozumieć takie osoby, które no, nie interesują się tymi nowościami i język no, zaczyna przypominać taką znaczy, dziwną hybrydę pomiędzy wszystkim trochę. Znaczy, ja się zgadzam z tym, że ta akceleracja znów trochę w pewnym momencie no, postępowała dosyć znacznie. Mówiliśmy o tym też przy okazji jakby omawiania znów C-Sharpa 12 i dotneta, dotneta 8. Te szczególnie wersje właśnie 6, 7, 8 języka no były dosyć takie znaczące i ta szczególnie wersja 7, 8 i 9 to były takie, że ten, ta nale, naleciałości tego języka funkcyjnego się gdzieś tam pojawiły. Z drugiej strony. No, można to, od... znaczy inaczej, można to na pewno zrozumieć, bo pamiętajmy o tym, że no, miał być wspólny, tak, miał być wspólny gdzieś tam e, e, runtime i, i wspólne w tym przypadku gdzieś tam IL Intermediate Language, do którego czy F-Sharp czy C-Sharp się mają kompilować, więc w ogóle no, część feature'ów już była, nie chcę powiedzieć za darmo, ale no, była, to była pewnie bardziej kwestia ogrania tego na poziomie rozlina i faktycznie doprowadzania do postaci, która będzie używalna w samym C-Sharpie, więc w sumie dlaczego z tego nie korzystać. Z drugiej strony, no, zawsze możesz powiedzieć tak, no jak. Nie znasz, to nie używaj. No e tak, tak, tak. I, i w sensie chodzi mi o to, że to nie są breaking changes, tak? To Znaczy, jeżeli tak, tak. nie będziesz używał, nie <laughs> wiem, Expression Body, albo nie będziesz używał e chociażby pattern matchingu, o którym wspomniałem. No tak, to sobie poradzisz. To kodzik się dalej skompiluje, tak? No tak, tak, tak. Tylko właśnie problem jest wtedy, na przykład e masz w zespole, powiedzmy, osoby, które chcą używać tych nowych rzeczy, i teraz adapt or die, nie? Dostosuj się albo. Znaczy, ja się tak trochę zastanawiam. E bo mówiliśmy w poprzednim materiale o Pythonie. W Pythonie w wersji drugiej i wersji trzeciej. I ja się teraz zastanawiam, bo z punktu widzenia dotneta jest trochę bardziej to rozmyte. To znaczy zakładasz, że bierzesz sobie nawet człowieka, który ma 10 lat doświadczenia w dotnecie, ale on pracuje gdzieś w tym dotnet frameworku. Takim klasycznym, hmm. no, o tym tak, i, te, I teraz, teraz skakuje do. Yy, też mówiliśmy w sumie o tym. O tym yy, o tym w materiale o się ósmym i C-Sharpie 12, że wskakujesz na przykład w minimal API. Tak, do tego Top level tuple wszystko naraz, nie? Tak, i teraz masz takie, co się dzieje, nie? I teraz ja się zastanawiam, czy, czy to nie jest trochę, nie zacznie się robić powoli problemem, jeśli chodzi na przykład, nie wiem, o zatrudnianie ludzi, tak? No bo mimo wszystko C-Sharp, Obok Java, Pythona, chociaż w Polsce, wydaje mi się, że ogólnie C-Sharp.net i Java to są, mimo wszystko, te top-języki, zwłaszcza w tych większych organizacjach. Tam JavaScript oczywiście jest wysoko, ale on jest przez to, że i frontend, tak. i backend, mhm. więc te, te, chociażby liczba ofert pracy, przez to jest skumulowana w, pod jednym tagiem. I zastanawiam się, czy Eee, czy to nie zacznie się robić taki problem, że ktoś ci przyjdzie i powie, że ja nie rozumiem? To nie chodzi o to, że nie rozumiem, w sensie nie umiem pisać w dot.necie, tylko ja nie rozumiem, już tak daleko odpłynął ten dot.net dla tej osoby, która teraz Te dołącza się... do tego projektu, że nie wie właściwie, co się dzieje. Też, nie? Tylko przerwę. Pytanie jest, czy faktycznie jest co sens, sorry, co roku sens wypuszczać nową wersję języka, żeby być może na siłę jakieś ćwiczery dawać, żeby się pochwalić, że co roku jest coś nowego? Może ten okres wydawniczy powinien być jakoś nie wiem, dużo złożony w czasie. ciężko mi powiedzieć. No, dla mnie to był jeden z powodów, dla których ja trochę też y, chociażby odszedłem z, z tego nurtu frontendowego. To znaczy ilość zmian... <noise> Trzy y, razy mrugnąłeś. Nie czy? no, ale wydaje mi się, że trzeba jakby nie, 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 nie wstydzę się tego. tak Znaczy ilość zmian w pewnym momencie, które, która, gdzieś tam, która gdzieś tam się pojawiała, szczególnie w samym TypeScriptie, ale do tego dochodzą e, biblioteki. No tam w ogóle były jeszcze te czasy, w którym faktycznie były te, te nurty, chociażby Angular'a 2, który dopiero co był przemianowany z Angular JS-a, i kolejne wersje, kolejne wersje. Z jednej strony tooling, z jednej strony, z kolejnej strony jakieś wersje języka. No, trzeba jeszcze to przyswoić, nauczyć się, najlepiej byłoby to gdzieś jeszcze przetestować nie wiem, na jakimś side projekcie mm -hmm. i potem to gdzieś wdrażać w, 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 w takim nazwijmy to projekcie komercyjnym. Natomiast mi się, czy to w TypeScript, czy tam JavaScript, czy to w dotnecie, już szczerze mówiąc dużo przed, nie wiem, C Sharpem 12 czy, czy 11 znaleźć jakiś konstrukt, którego nie do końca rozumiałem, tak? Znaczy pojawiły się, nie wiem, jakieś Kwestie jak się da napisać, nie wiem, skróconą wersję ifa, gdzie używamy trochę tych podkreśników, czyli discard pattern do tego, żeby zrobić taki fancy if statement, ale wcześniej też wspominany w tym materiale o C-Sharpie ten niesłynny. Pussy Operator, który był trochę niedokończonym featurem związanym z constant pattern matchingiem, da, czyli nie dało się zrobić isnal, więc trzeba było robić is i te, i te klamry, żeby Aha, faktycznie no. sprawdzić, czy coś jest nienulowalne. I też była sytuacja, w której jakby no pushuje taki kod do, do gdzieś tam na tworze pull requesta i dostaje odpowiedź, co to robi. I teraz z jednej strony ja to kumam, no bo faktycznie no, używam zabawek, które daje mi e, daje mi Microsoft, ale z drugiej strony, no też musimy wydaje mi się, pamiętać, że są osoby, które, znaczy, zakładam, że zdrowo, gdzieś tam, stworzonej organizacji, no powinien być jednak jakiś proces, e, po pierwsze adopcji, e, to znaczy zespoły też pewnie zakładam, że wymieniają się nowo zdobytą e, wiedzą. Z drugiej strony, no kurczę, mamy też te pull requesty, e, i, i jakaś kwestia no sprawowania. Takiego porządku nad tym code quality, ale też nad w ogóle no, czytelnością samego kodu, bo to, że kodzik jest szybki to, że e, jakby jego jakość jest niezła, ale z drugiej strony no, ta czytelność kodu też jest dosyć kluczowa. Więc... No, wydaje mi się, że ta nowość w języku po prostu no, tworzył jakby kolejny wymiar trochę skomplikowania w utrzymywaniu tego codebase'u, no bo w, no, on się będzie zmieniał w takim. Też Microsoft zapowiedział tak, że ten okres, ten okres wydawniczy zarówno frameworka, jak i języka będzie przyspieszał i jakby to zapowiadali. Do pewnego momentu chyba nawet było tak, że jeżeli nie jesteś w stanie nadążać, to zostaniesz do ten frameworku, ale on się zatrzymał na 4.8 i it's over, Anakin jakby dalej już nie będzie szedł, więc... E... To też jest takie, wydaje mi się, trochę nogą tak? Ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, w której, no, z jednej strony te feature'y, kurczę, no są kuszącej w wielu przypadkach one jednak usprawniają tą pracę. Z drugiej strony, szczerze mówiąc, tak jak myślę teraz o tym, no to ja bym nie chciał na przykład, żeby osoby, nie wiem, w moim zespole używały feature'ów, których nie do końca rozumieją, ale Ryder im podpowiedział, że w sumie to zmień sobie no. już za magicznym alt-enterem, twój kodzik zmieni się nie do poznania i nie do końca wiesz, co tam się dzieje, ale zakładam, że jest git. No to jest takie no w ogóle kwestia, wydaje mi się, czytelności kodu to jest trochę kwestia jakby osobnego materiału i. I skanowalności. Tak, i ogólnie hmm. kwestia trochę skanowalności i czytelności kodu, bo to są trochę dwa różne atrybuty, którymi, którymi się cechują. Ale zgadzam się, że no, mamy ten wieloparadygmatowy paradygmatowy język, w którym się znajduje trochę wszystkiego to może od razu jeszcze nawiążmy do tej drugiej części twojego tego heheszka, a w tle latają wyjątki. Przejdźmy sobie do takiego tematu, który jest trochę z tym powiązany, bo przytyk, który wrzuciłeś, też wydaje mi się, jest to bardzo ciekawy temat, czyli kwestie tego, że trzeba się trochę przekopać przez bebechy metody, żeby zobaczyć, jakie rzuca wyjątki. Tak, znaczy to jest w sumie temat wielopaszczyznowy w tym rozumieniu, że na to nie ma prostego rozwiązania niż tak naprawdę usunięcie wyjątków i zastąpienie wyjątków przez jakieś result typy, które zwracają błędy. E, ale z drugiej strony, no właśnie, może w do tego, co powiedziałeś. Więc tak, jeżeli mamy jakikolwiek kod, jakąś metodę mm -hmm. i chcemy się zabezpieczyć przed błędem i powiedzmy jest to metoda zewnętrznego nugeta, mamy ze sobą paczkę zewnętrznego nuggeta I teraz co musimy zrobić? No zakładając, że chcemy kontrolować, powiedzmy, jakie nasza metoda, która już używa tego wrapera nuggetowego pod spodem, i jaki on narzuci wyjątek. To musimy albo wejść we własne biblioteki i zobaczyć, co narzuca, rzuca, ale równie dobrze ta biblioteka może używać innej biblioteki, albo może używać API systemowego, które rzuca swoje wyjątki, więc, jakby sprawdza się do tego, że jeżeli chcemy mieć obsługę wyjątku z zewnątrz, globalny trajka, tak jakiś dekorator, middleware, zależy w czym oczywiście piszemy, w jakiej architekturze i tak dalej. No i tak to wygląda, nie? Wyłapujemy to, nie wiemy do końca, co kto rzuca, skąd. Wiemy, że te wyjątki w pewnym sensie wpływają też na jakby stan całego flow aplikacji, ja też jakby od razu mówię, że też Darek to potwierdzi, sam tak robi, że jakby jeżeli jest język z wyjątkami, jest ten język wyjątkowy, hhxd, to, to tymi wyjątkami się posługujemy i faktycznie też powiedzmy rzucamy je, mapujemy jakieś kody błędów, a tego typu rzeczy robimy, jakby się przyznaje bezbicia, nie? Bo jakby te wyjątki w tym języku są. Z drugiej strony widzę z tym problemy, że faktycznie nie do końca wiem, co dana metoda może rzucić i zazwyczaj się kończyłeś jakimś globalnym try-catchem, gdzie łapie jak leci, i mapuję na jakiś swój wyjątek mm -hmm. i przerzucam cały stack, żeby stracić z tego źródła błędu, z tego Stack Trace'a. I tyle. Nie no, w Java jest ten plus, że tam faktycznie jest ten throws, gdzie wskazujemy, co ta metoda rzuca. Oczywiście jest to tak. bardziej zbudowane niż jeden keyword, ale do tego może wrócimy. Natomiast, no, przynajmniej jest jakiś wskaźnik na to. Jak to możemy zrobić w języku, mając wyjątki, żeby spodziewać się, co może polecieć, a osobny temat to jest właśnie całkowite pozbycie się wyjątków i wprowadzenie jakiegoś diesel type'a. Z no już widzę. Bo ja mam parę przemyśleń w sumie o tym, czy w ogóle o tej Javie to zaraz możemy do niej wrócić, ale generalnie. No nie ma prostego rozwiązania, pewnie no no, nie to, 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 może to już pewnie jest, to można zamknąć w pewnie w oddzielnym, oddzielnym materiale, ale no te resulty, tak? Zakładam, że resulty czy error kody też można zignorować, tak? idąc w drugą stronę. Tak? Jakby dostajesz, er... zależy też od języka. Jeżeli język jest w stanie ci po prostu zatrzymać się w tym momencie, no to spoko, to no ma to jest tam gdzieś tam pomiędzy, ale no w Dotnecie możesz zrobić result od T, no przykład, tak. który nie przypisujesz sobie nawet do zmiany. Tak, i no dalej, Tylko nie? mówię, w Dotnecie właśnie te wszystkie, jakby z zamiennikiem wyjątków, które może być. Tak. Typ zwracający wynik, czyli tak jest powiedzmy w Go, w razie, czy w innych językach, które jakby za bardzo wyjątków nie mają. Znaczy, mają powiedzmy panik na zasadzie wywalenia aplikacji, bo to jest błąd krytyczny, nie ma sensu, żeby działa dalej, ale jakby nie ma wyjątku per se, nie rzucamy, nie łapiemy, tylko zwracamy po prostu obiekt, bądź ewentualnie jakiś własny kod błędu, własnego enuma, to wtedy sobie sprawdzamy, prawda? Jeżeli jest ten błąd, to idziemy dalej, czy zrobimy jakiś try, jeżeli nie ma, no to jest spoko. Ale w takim C Sharpie, po pierwsze, nie ma na poziomie std żadnego result czy option type'a, więc jak to nie jest prowadzone na poziomie jakby samego frameworka, języka, na poziomie bibliotek standardowych, Do tego sobie też dojdziemy, o samym optionie. No właśnie, ulepami z, z różnych ludzi mniej lub bardziej zaawansowanymi. A z drugiej strony takie mieszanie, że z jednej strony mam, mam wyjątki w, zakorzenione w języku, w wszystkich bibliotekach, paczkach nugetowych, frameworkach, a z drugiej strony chcę to jakoś mieszać z podejściem znanych z innych języków, to się tylko kończy jeszcze gorzej zazwyczaj, nie? Ja bym, chciałbym może tutaj dwie rzeczy. Najpierw o samych wyjątkach, bo zgadzam się, że mówiliśmy o tym też przy okazji naszego materiału chyba o modelu biznesowym. Niestety jest trochę tak, że kłócą się dwa światy, czyli jak o ile jestem gdzieś tam zapaleńcem jeszcze domain-driven design, i, i, i jakby lubię, <laughs> lubię całe to podejście. To bardzo często jest tak, że niestety to, co jest zgodne z domain-driven, trochę się kłóci z nawet bardzo często, myślę, że można powiedzieć, dobrze, może raczej, przyjętymi pewnymi praktykami albo z czymś, co, z, co gdzieś tam w ramach społeczności ukło się jako dobra, zła praktyka. No, przykład tego, że nie powinniśmy sterować aplikacji wyjątkami. Jest oczywiście wiele. Pobudek, dla których nie powinniśmy rzucać jak exceptionów, ale z drugiej strony, taki, taki entuzjasta domain-driven zaraz odbije piłeczkę. Ok, ale z drugiej strony, nie mam innego narzędzia niż takie przerwanie metody w jakiejś konkretnej linii, które pozwoli mi na to, aby chociażby w ramach mojego tego agregatu bronić niezmienników, no bo jasne, mogę zwrócić rezultat, albo mogę to wydelegować chociażby tym deferred validation tak zwanym do na przykład zewnętrznego walidatora, który sprawdzi spójność moich, mojego agregatu pod warunkiem, że to zrobię, to znaczy jeżeli Zapomnę. rezultat jest fajny do momentu, gdy jest sprawdzany na warstwie chociażby aplikacyjnej. W przypadku Exceptiona to jest pewne przerwanie. I, I wymuszenie obsługi jeszcze. I wymuszenie jego, tak, wymuszenie obsługi tego wyjątku. Więc y, ja się zgadzam z tym, że żyjemy w trochę takim dysonansie, że z jednej strony każdy czuje, że to rzucanie wyjątków jest takie. Średnie, z drugiej strony w .net korze, no też jest tak, dużo było i sampli, gdzieś tam oficjalnych, gdzie no macie middleware, robicie sobie globalnego trajkacza i Elonie i nagle macie super obsługę. My, tak, my też tak, żeśmy ja też robili tak mam, i ukrywam, mapowanie no. wyjątków na Rizalto, o których mówiłeś, to była standardowa praktyka, ale też wynikała z takich pobudek trochę architektonicznych, czyli problem był trochę u podłoży, jakby podłoże było bardziej architektoniczne. Ale jeszcze jedną rzecz chciałem trochę przy okazji tego, o czym wspomniałeś, czyli tej Java, bo tam znajduje się ta, jakby częścią sygnatury metody jest ta klauzula froze, która, to są tak zwane checked exceptions, tak, czyli mamy wyjątki, które są niesprawdzane i te checked exceptions, no. tak, które mamy listowane w ramach sygnatury metody i teraz checked exceptions wymuszają, złapanie tych wyjątków, albo również wrzucenie ich w ramach w momencie, w którym wywołujemy jakąś metodę z tym frosem. Jeżeli nie złapiemy tego wyjątku, to musimy go również jakby umieścić w ramach swojej sygnatury i powiedzieć, że takie wyjątki mogą zostać rzucone. Dobra, I teraz... Ja jestem ciekawy właśnie Waszej opinii. Jak, jak, jeśli chodzi o to rozwiązanie javowe, to... I właśnie, słuchaj, mam... E... Fragment e, artykułu, który jest w ogóle z, a propos e, wcześniej wspomnianego w poprzedniej części Andersa e, Helsberga, czyli tego gościa, który z Java tam uciekł do C Sharpa. I uwaga, Bruce'a Eckhella, czyli tego, który napisał tą słynną Thinking in Java. E, myślę, że ktokolwiek, kto gdzieś tam na studiach miał, to, to kojarzy książeczkę. I słuchajcie, e, artykuł The Trouble with Checked Exceptions, więc raczej e, tematykę można zgadnąć. E, I znów, sorry, że będzie takie trochę karkołomne tłumaczenie. E, ale dostały, dostał właśnie to pytanie, dlaczego C Sharp nie posiada w ogóle, czyli tam było dokładnie takie stwierdzenie, że C Sharp is silent on checked exceptions. I uwaga, argumentacja jest taka: widzę dwa duże problemy ze sprawdzanymi wyjątkami. Pierwszy to skalowalność, no i wersjonowanie. Wiem, że pisałeś także o, sprawdzonych, e, o sprawdzanych wyjątkach i zazwyczaj zgadzasz się z naszym tokiem e, rozumowania. I Bruce Eckel odpowiedział: Kiedyś myślałem, że te checked exceptions są naprawdę świetne. Użył tego stwierdzenia w oryginale. I used to think. E, no i teraz e, przejdźmy może szybko do, do, do jakby rozwinięcia, bo tutaj się pojawiają dwie rzeczy, czyli skalowalność i wersjonowanie. I uwaga. Skalowalność y, tłumaczy w sposób następujący: y, więc, tak, powiedzmy, y, że tworzę metodę fu, która deklaruje, że zgłasza wyjątki a, b i c. W drugiej wersji, y, przepraszam, to będzie a propos wersjonowania. Y, w drugiej wersji fu chcę dodać kilka funkcji, a teraz fu może także rzucić wyjątek d, czyli dorzucamy sobie, rozszerzamy trochę i pojawia się czwarty możliwy wyjątek, i jest to dla mnie swego rodzaju breaking change który dodaje wyjątek D do klauzuli froze tej metody, no ponieważ dla jakby wywołującego tą mm -hmm. metodę no zmieniła się sygnatura. I teraz dodanie nowego wyjątku do klauzuli froze w nowej wersji powoduje no, uszkodzenie kodu tego klienta i jest to trochę... E Tutaj przyrównał to trochę jak dodanie metody do interfejsu, czyli no dodajemy sobie jakąś metodę do interfejsu, ona de facto, no powiedzmy przed jeszcze czasami z default method implementa interface implementation powoduje, że ten kod się zmienia, więc tutaj podał takie dwa workaroundy do tego, czyli zamiast tego musisz albo utworzyć nowy interfejs w ramach jakby tego rozwiązania, no i tutaj podobnie w przypadku wyjątków musiałbyś albo stworzyć zupełnie nową metodę o nazwie fu 2 która rzuci po prostu A, B, C i D, albo musiałbyś przechwycić wyjątek D w nowym, w ramach tego kodu FU, który już został zmodyfikowany, i go przekształcić na A, B lub C. Czyli tak, no. w jaki sposób musimy bronić tego, aby sygnatura się nie zmieniła, albo dodajemy przeciążenie metody, które powoduje, że. No A to jest w sumie ciekawe, bo to trochę, to trochę zahacza ogólnie o jakby fundamenty OOP chociaż było o Solida. Tak? No bo ja z jednej strony pamiętam, jak się uczyłem Java. No, jak, nie wiem, operacje na I.O., one tam rzucają strasznie dużo Wszystkie. tych wyjątków i teraz pamiętam, że chciałem zrobić jakąś prostą operację na I.O. i tak, teraz tak, no nie dodałeś tego wyjątku do, do, met do sygnatury metody, nie dodałeś tego wyjątku, nie dojdziesz do tego wyjątku. Pamiętam, jak mnie to irytowało i w ogóle nie byłem w stanie tego zrozumieć. Gdzieś tam z biegiem czasu trzeba się zastanawiać, bo ten przykład opisany zmienia poniekąd zachowanie, obserwowalne zachowanie tej metody, którą wołamy, tak, i teraz... To, że zmieniła się sygnatura, poniekąd trochę pomaga nam zasygnalizować konsumentom, że poniekąd albo. Czy LSP trochę mm -hmm. o czymś innym mówi jako, jako przykład, ale, ale zmieniło nam się trochę zachowanie, obserwowalne zachowanie, którego możesz się spodziewać ode mnie. I teraz, tak sobie myślę. Wcześniej nienawidziłem, naprawdę szczerze nienawidziłem tego, pamiętam, że fan z pisania kodu polegał na tym, że napisałem parę linii kodu i potem musiałem sygnaturę metody regularnie update'ować, co było mega irytujące. Z drugiej strony gdzieś tam z, biegu, z biegiem czasu, co też jest w sumie fajne, jak się odkrywa te OOP po raz, nie wiem, dziesiąty, jakieś kolejne takie smaczki, które faktycznie pokazują, że coś jednak może ma sensu, nie ma sensu, mhm. to wydaje mi się, że to chyba jednak jest całkiem... Całkiem spokojnie, znaczy, oczywiście zrobione z głową, ale zasygnalizowanie w jakiś sposób w runtimeie, przy podbiciu wersji, że zmieniłem zachowanie swoje, tak jak trochę z, z zmianą sygnatury metody w interfejsie. Mhm. Chyba jest jednak okej, okay. wydaje mi się, że. No tutaj jest jeszcze drugi wymieniony problem, czyli poza wersjonowaniem, problem skalowalności, więc też od razu przytoczę. Problem skalowalności jest w pewnym stopniu powiązany z problemem wersjonowania, e, więc w małych. Sprawdzonych wyjątkach są one oczywiście bardzo kuszące, ale na, na małym przykładzie możesz pokazać, że rzeczywiście sprawdziłeś, czy wyłapałeś jakiś tam wyjątek. No i teraz tak, nie ma ogólnie nic złego, nie, nie widać problemu skalowalności w momencie, w którym wywołujesz tylko jedno API, ale kłopoty zaczynają się, gdy zaczynasz budować duże systemy, w których rozmawiasz na przykład z czterema lub pięcioma różnymi podsystemami. Teraz każdy podsystem rzuca od 4 do 10 wyjątków. Teraz za każdym razem, gdy wspinasz się po tej drabinie agregacji, masz pod sobą wykładniczą hierarchię wyjątków, z którymi musisz sobie poradzić. Skończy się na tym, że będziesz musiał zadeklarować 40 wyjątków, które możesz rzucić w ramach tej klauzuli. A kiedy połączysz to z innym podsystemem, otrzymasz 80 wyjątków w klauzuli froze. To po prostu wymyka się spod kontroli. No ja to pamiętam, nawet właśnie w tym przykładzie, o którym powiedziałem. Głupie file, e, tam chyba NIO się nazywało, którejś tam w wersji Java, była nowe, nowe API do IO. I pamiętam też, bardzo dużo tych wyjątków było rzucanych. Ja w momencie, w którym robiłem, nie wiem, prostego gujacza, jakiegoś swingu, czy w czymś czy coś w tym stylu na, na desktopa. Pamiętam, że już właśnie dochodziłem do, do, jakby, do tego kodu, który już tam renderował, tylko coś i woła jakąś tam logikę, przez ileś tam warstw, to faktycznie to wyglądało tak, że miałem, wyglą, miałem taką ścianę właśnie wyjątków. I teraz ja jestem w sumie ciekawy, jak to Java'owe community rozwiązuje? Czy to jest jakiś pattern, w którym po prostu, nie wiem, enkapsulują to. czy na to nie ma jakiegoś operatora sensownego? Ignor. Nie, nie, bo podam teraz przykład z Rasta, gdzie powiedzmy nie ma wyjątków, ale można powiedzieć, że jest problem, znaczy problem podobny w tym rozumieniu, że załóżmy, masz Zalta i zwracasz Bond. Bond będzie załóżmy Enum'em, nie? Mhm. Masz, robić sobie powiedzmy własnego Enuma, w którym deklarujesz 10 różnych typów. Nie było pliku, plik się walił przy zapisie, mhm. whatever, nie? Powiedzmy, masz 10, jakby 10 różnych typów błędów, co możemy zrozumieć jako powiedzmy 10 wyjątków, które by życzył w Javie przez tego check exception. Mhm. No i teraz masz dwie możliwości, czyli powiedzmy jedna możliwość jest taka, że Wołasz metodę i robisz po prostu na przykład if, is, R i sobie obsługujesz wyjątek, na przykład albo po prostu dławisz ten błąd, robisz z nim cokolwiek, robisz discard pattern, czyli jakby traktujesz na zasadzie, poleciał jakiś błąd, nie interesuje mnie jaki, zrób cokolwiek, ignoruj iść dalej do metody. Możesz sobie oczywiście zrobić na enumie, powiedzmy, pattern matching i sobie każdy wyjątek obsłużyć w mhm. dowolny sposób, jaki chcesz. Natomiast to, co jest fajne, to, to właśnie operator pytajnika, i myślę, że to byłoby jakby taka to było w Javie, jakby spoko, gdzie pytanie, gdzie na takiej zasadzie, jeżeli dodasz go powołaniu, powołaniu metody, która zwraca rezultat, czyli zwraca powiedzmy potencjalnie wynik bądź jakiś e, obiekt sygnalizujący, znaczy strukturę sygnalizującą błąd, to wtedy to, co się dzieje, to pytanie go automatycznie robi tak. Jeżeli jest błąd, propaguj go dalej w górę. A jeżeli nie ma iść dalej. I teraz twoje metody są dość klarowne wywołania, bo tylko sobie robić pytajnik, pytanie pytajnik. I naprawdę, jeżeli masz metody, które zwracają różnego rodzaju błędy, to po prostu pytajnikiem chodzisz sobie po linkach jakby kolejne wywołania, mhm. a automatycznie to idzie w górę. I co jeszcze jest fajniejsze to jest to, że jeżeli na przykład masz powiedzmy, własną metodę, która powiedzmy, zwraca własne błędy, albo w ogóle nie zwraca błędów, ale z drugiej strony masz metodę, wołasz sobie jakąś zewnętrzną paczkę, albo wołasz systemowe IO, które zwraca jakieś własne wyjątki systemu, znaczy błędy systemowe, bo tam nie ma wyjątków, to teraz oczywiście za każdym razem stąd propagować ten błąd w górę, albo mapować ten błąd systemowego IO z tą biblioteki na przykład na własny, no musiałbyś zrobić jakieś mapowanie, na przykład jeżeli poleciał file not found, jakiś tam error enum, to zmapuj to na jakąś tam moje API file not found, nie? Hmm. No to znowu, zamiast za każdym razem w twojej robić jakieś metody pod to, jakieś mapery tego typu rzeczy, instalujesz sobie paczkę, definiujesz prostą konwersję, na przykład w taki sposób mapuj enum z IO systemowego na mój enum, wyłasz pytajnikiem, automatycznie się konwertuje, propaguje w górę i jakby w ogóle nie widzisz tych Błędów. W jednym miejscu sobie rozpisujesz ewentualnie definicję mapowań, jak potrzebujesz, i to ładnie śpiewa i się czyli, propaguje, Czyli to delegacja, tak naprawdę. Masz wbudowaną tak, tak, tak. w język delegacji. Bo tak, tak. Pytanie jeszcze, jak w Javie by to wyglądało, bo tam e, faktycznie ta delegacja wbudowana w język czy we framework miałaby sens, no bo ja teraz zakładam, że jak chcesz przepakować, Exceptiony, znaczy musiałbyś złapać tego exceptionu. Robisz jakby taki globalny ale... konwerter na zasadzie na przykład z mapą i found exception na jakiś tam my custom exception, nie? I to się propaguje w górę do miejsca, w którym ktoś ten błąd obsłuży na poziomie jakiegoś maina czy w innym miejscu, Tak, nie? tylko właśnie ja się zastanawiam, no bo skoro mamy już te wyjątki, to czy my trochę nie robimy tego niejawnie w kodzie, po prostu pisząc przykładowo w warstwie no piszesz kodzik a'la Happy Path. Mm -hmm. i zakładasz, że to nie poleciało, a i tak masz jakieś jedno globalne miejsce, które no, no, tak, do, do, no tego przepakowania trochę dokona, tak? Ja, ja tak się... robię jakby osobiście i nie widzę sensu tego wrapować żadne rezalty, no bo Potem jest taka hybryda, nie wiadomo, co się dzieje. No. no to już dochodzimy trochę znowu, zahaczam o też temat samej czytelności kodu, bo ja pamiętam, że no, może nie jakieś nie jakiś super turbo skomplikowane projekty jawowe pisałem, ale pamiętam, że te check exceptions przez to, że my żeśmy gdzieś tam je umieszczali, no to jeżeli nie chcieliśmy dojść do tej sytuacji skalowalności, tego problemu skalowalności, który tutaj poruszał Anders, no to. No to co, robiłeś trajkacza, tak? I za chwilę był trajkacz, który gdzieś tam był, łapał część tych wyjątków, i co chwilę mieliśmy w ramach kodziku trajkacze. Tak, zaczynam to czytać i. Zastanawiam się, co ze stack trace'em, nie? Bo łapiesz w sensie. No tak, robisz... musisz zalogować, przynajmniej, żeby jakąś informację zwrotną Tak, nie? właśnie o tym, o tym myślałem, jak to no. wygląda, właśnie mhm. jeśli chodzi właśnie o Komity jobowe, jak rozwiązują to. Czy po prostu zakładają, że logika musi zostać zbudowana wokół tego catcha, które sensownie tak to pociągnie dalej, gdzieś zaloguje, żeby to miało ręce i nogi? No bo tak to. Mhm. No właściwie tak ciekawa. jak to będzie, tak. Tam w ogóle też jeszcze nie mam tego, dlatego będę tak mówił trochę z głowy, ale tam w ogóle była dość ciekawa dyskusja, bo klubu było ogólnie tak. Takie. W ogóle też warto powiedzieć, że ten artykuł pochodzi z 2003 roku, więc to jest raptem jakiś tam rok C-Sharpa. Natomiast tam klubu było takie: na dzień dzisiejszy nie widzimy alternatywy, która byłaby, która była, stanowiłaby po prostu coś atrakcyjnego dla języka. Jeżeli się pojawi, to na pewno dodamy. No Jest 2023, 20 lat później, więc chyba nie znaleźli. Not yet. Ale tam też pojawiło się coś takiego, że co do zasady OK, możemy, moglibyśmy pomyśleć o dodaniu checked exceptions, ale to jest trochę przeniesienie problemu gdzie indziej. To znaczy, OK, mamy teraz to jako sygnaturę metody, jest to trochę bardziej transparentne. Na pewno, zdecydowanie, na przykład, jeżeli chodzi o jakieś tam DLL-ki, czy chociażby wchodzenie w internale konkretnych paczek, które dociągamy, poprawiamy, jakby niwelujemy problem. Kosztem Developer Experience, które no, pobolewa i ludzie zaczynają mieć flashbacki, e, flashbacki no, w tym przypadku z Java. E, no i także pojawiło się tam także argument, że wiecie, no co do zasady i tak wiele osób myśli o tym, że bardzo chcą złapać te chcą złapać te wyjątki, a tak nie jest. No w sensie bardzo nawet widać to w pokodziku takim, który którym gdzieś tam czy po projektach, w których braliśmy udział, no. Jasne, dużo się mówi o tym, ale potem się kończy. Nawet powiedział, że w większości projektów gdzieś tam taka, takie dobre ratio to jest chyba 10 do 1, try finally do try catchy, plus, plus ogólnie też widać trochę, że to nie jest tak, że każdy jeden. Exception nas interesuje bardzo często na przykład nie wiem u nas w kursach widzieliście takie proste rozróżnienie i też powód, Stomowy dla którego robiliśmy 500, tak, serwer się walił Tak, to robiliśmy customowe exception, jakieś... który no. po prostu przy exception filter pozwala nam odsiać trochę nasze od platformy. Tak, ale też przy logice biznesowej, nawet gdzieś tam w warstwie aplikacyjnej masz jakiś marker tak. exception czy marker interface na jakimś tak, tak. exceptionie, którym wiesz, że ten powinien złapać, bo nie wiem, może warto go albo chociaż w exception filterach warto go przepakować, bo on ma tam jakieś tam e, Meaningful message dla, dla, hmm. dla klienta versus, no, wywalił się dostęp do IO. No to co mam no. powiedzieć, no? sam wrong, try again. Jedyne tak? miejsce bez wyjątków to jest hot path, gdzie faktycznie musi być optymalizacja, hmm. żeby te wyjątki nie ciąły a tak to. Dobra, i słuchajcie, powiązany trochę z tym temat, wspomniałeś o tym, Piotrek, czyli kwestia braku wbudowanego option od T, a nie jakieś GitHubowe ulepy. No tak, no, trochę już to poruszyliśmy, nie, no. Jakby jest powiązane też z tymi wyjątkami, no w jaki sposób zwracać. Znaczy, teraz można powiedzieć, że jeżeli chodzi o option, czyli taki obiekt, struktura wrapująca, czy zwracamy. Powiedzmy, jakiś wynik, czy jest on pusty, czyli mm. wynik nie istnieje. Powiedzmy, z repozytorium odpytujemy bazę, przezłożymy z repozytorium czy, o użytkownika. I teraz użytkownik istnieje, czy nie istnieje. Można powiedzieć, że troszkę te nullable label reference types tu pomagają, bo ja przynajmniej staram się ich używać. Oddam sobie na przykład metodę GetAcing, która zwraca jakiś tam task od user z pytajnikiem, no i wtedy wiem, że mogę się spodziewać użytkownika bądź nula, jeżeli nie istnieje, nie? Czy ewentualnie nullable label dla value typów. Da się to jakoś jeszcze ograć. Tego option typea składającego, czy co coś istnieje bądź nie, tak żeby znowu nie robić wszędzie i w nul, i w nul, i w nul, tylko faktycznie jakoś to na poziomie API wyspecyfikować, mm -hmm. że można się spodziewać nula, a jeżeli nie ma tego pytajnika, jest to na no label reference type włączony, to że tu nigdy nie będzie nula, nie? Oczywiście wiadomo, to jest co warning, <laughs> można to pominąć, dodać tam, prawda, wykrzyknik i jesteś jest... jedynym w tej trójce, który używa. <laughs> znaczy, no, staram się używać, nie? My ale też nie, się postaramy, obiecaliśmy. No. Nie zawsze też się da, no bo nawet tworząc taki głupi DB kontekst, musisz tam zrobić potem gesty równa się, prawda, null wykrzyknik, no bo nie zagwarantujesz, znaczy wie, że to nie będzie nulem, ale z drugiej strony kompletor o tym nie wie, nie? No tak, ale się zgadzam, że ogólnie taka chyba też przyświecała idea, żeby jednak ten tak, e, tak. ten te, non-nullable w tak. tym przypadku one więc, trochę rozwiązały. Więc ten... te opcjony powiedzmy, są jakoś rozwiązane, e, natomiast no Używanie, właśnie jak w tym pierwszym komentarzu, używanie jakiejś tam wybranej paczki, ich czy tworzenie własnego przentypa, no nie jest szczególnie skomplikowane, tylko teraz tak. Jeżeli przemyślemy sobie sami projekcie spoko, jak mamy jeden zespół, może ok, jak mamy zespołów dużo, chcemy to wymusić, może być ciężko. Tak samo z wyborem paczki i znowu to nie jest żaden utarty standard w społeczności dotnetowej. Ten będzie używać tej, ten tamtej, tutaj ktoś ją porzuci i potem no wiadomo znaczy, jak to w, bywa, w ogóle nie? to jest ciekawe, bo nie wiem czy to był celowy zabieg z twojej strony, ale nie wiem czy widziałeś, ale w jednym z tych linków, które też ty wrzucałeś, pojawiała się w ogóle ciekawa odpowiedź gościa, kontrybutora, który bo to było, to był issue złożony do .NET runtime, z tego co pamiętam, albo tak, chyba do .net runtime i tam pojawiła się pojawił się ten przykład opisany, o którym powiedziałeś i argumentacja która no, dla mnie osobiście wydaje się taka przekonująca bo tam jeden z kolei z kontrybutorów czy tam maintainerów odpisał tak Nie sądzę że ma sens dodawanie opcjonalna do C-Sharpa. jeżeli chcesz wyraźnie określić dopuszczalność wartości 0 musisz usunąć po prostu wartość 0 i de facto to adresuje ten nullable reference type który, tak. który dodali nie widzę jak zmiana 0 na NaN w tym przypadku, czyli takie wartości, które reprezentujemy, w jakikolwiek sposób pomaga. Czyli dla typu referencyjnego T masz dwie dopuszczalne wartości: 0 albo po prostu instancja T. Dla option masz opcję NaN albo sam od T, które trzyma po prostu T. No i tam konkluzja: oba są faktycznie identyczne, więc dodanie option od T nie przynosi zbyt wielu korzyści. Sprawia to, że no tam jeszcze poruszył taki problem, że ogólnie wprowadzając option od T, ty teraz jeszcze Musisz wprowadzasz takie trochę ambiguity, że musisz jeszcze wiedzieć, czy to już jest. Temat wałkowany, to tak, się coraz to... zamykam. Trakt. Tak, to inna kwestia tego, że żeby to miało sens, faktycznie pasowałoby się, tak jak tu wspomniałeś, pozbycie nuli z języka, nie, no bo non jest po to żeby One jakby, tak żeby nie robić potem wskaźnika na jakiś nul, problem, nie, nie. na nula w pamięci nie żeby nie leciał null nul exception tam pointer exception więc tak to byłaby grubsza zmiana raczej niemożliwa do wprowadzenia na poziomie systemowego IO bez odcięcia się po prostu od języka tu jest nowa wersja Sharpa, A, nie? W ogóle tko, końcówka jest właśnie taka trochę jak z elektrody. Dodanie ider też nie ma dla mnie większego sensu. Na końcu pamiętajmy, że mamy mechanizm raportowania błędów w takim jakim są wyjątki. Dodanie drugiego mechanizmu wykonującego to samo wymagałoby zapewnie znacznych korzyści, których nie widzę. Zwłaszcza bez innych funkcji, Później takich lubię. jak brak możliwości przypadkowego zignorowania wartości zwracanej przez metodę. No tak. Kró króciutko yy, tutaj lecą, ale znaczy wiecie, z, z jednej strony tak się zastanawiam, no... Trochę jest w tym prawdy, bo to jest też tak, że wyciągamy tego optiona jako, no bo on jest w, w, w F-Sharpie zadeklarowany nie jako option, tylko on się chyba trochę na Różnie jako, jest, option, albo maybe. maybe. Tak, mhm. natomiast on jest też trochę wyciągnięty z, mam wrażenie, trochę z szerszego kontekstu, znaczy w językach funkcyjnych, gdzie faktycznie, inaczej, technicznie rzecz biorąc, w C-Sharpie Funkcje są tym first level citizen, natomiast no, w przypadku no, programowania funkcyjnego, gdzie faktycznie opieramy to o funktory, monady yy, i mamy te. Późna godzina. <noise> tak, i mamy, i mamy trochę inne podejście do strukturyzowania tego, yy, tego kodu. No, przede wszystkim to jest podejście takie dość mocno deklaratywne, no to się zgadzam, że jest to z korzyścią. No tutaj. Ja się w ogóle zastanawiam, tak, bo pewnie, pewnie trochę zahaczymy o jakąś tam konkluzję, nasze przemyślenia gdzieś tam pod koniec, ale zastanawiam się, no bo są też przykłady z innych języków, których też myślę, że. No nie, w Javascriptie JavaScript nie lubię wielu rzeczy, ale czasami podoba JavaScript. mi się. Ale, tak, na przykład. Ale czasami po podoba mi się, że mogę, nie wiem, ulepić z jakiegoś typu coś tam dorzucić sobie tak. Zgutki. Masz dynamikę, jak chcesz. No w Wodocie mam tego dynamika, ale on to trosz, troszeczkę jednak inaczej działa, i tak się poniekąd też próbowano na nim nalepić jakiegoś tam Iron Pythona czy tam Iron Ruby. Nie, nie pamiętam, jak to się nazywało, ale generalnie. No nie wiem, będę ciekawy gdzieś tam waszych konkluzji pod koniec. Czy to. Mm... Znaczy, w nie widzę sensu, jak są nule. Czy to by coś dało? Czy... Jak są nule w języku, to nie ma żadnego sensu. A jak z nul by reference type, to częściowo jakby to Musiało Musiałoby być nony i brak nuli, wtedy miałby to sens, tak? To... Dodatkowy raper, który w sumie tylko więcej zamieszania wprowadza niż pożytku, jak dla mnie. Dobra. Yy, masz coś jeszcze coś do dodania? Na razie się nie. Wstrzymiasz, na wstrzymiasz. się. Dobra, kolejne grillowanko. Kurczę, no było już, yy, było wałkowane na tym kanale, więc chyba szybko to zamkniemy. Yy, ale cytuję: Enumy są niedojebane i niebezpieczne. Kastowanie na INTA, na istniejąca wartość plus zapis do bazy. No, o ogólnie Jezu. polecamy materiał Piotrka, który się tam trochę popastwi nad tym ale wydaje mi się, że ogólnie jeżeli miałbym wskazać ja osobiście jedną rzecz, która mi tak nie do końca leży w szarpie, bo naprawdę już ten język jest dla mnie kompletny, ale gdzieś tam jeszcze no, te reprezentacje enumów to... Taki śliski temat dalej. Czy myślę, że to jest jedna chyba z takich ostatnich bolączek? Jak się z nas śmieją, że nie mamy na przykład. Oni strik, mamy strik, no, no dlatego mówię, że się, no. to oni się śmieją, nie? To bardziej chodzi, czy wiecie, bardziej chodzi o to, że to jest jedna z takich ostatnich chyba rzeczy w języku, która faktycznie można się wywrócić tak spektakularnie o to, no. pisząc właśnie gdzieś jakiś kod, czy jakieś mapowanie, czy na niby z powrotem. Ja to już to, bo obecnie jakby jak myślę, że to, w architekturze rozproszonej, mamy lokalne kontrakty, to i tak jest wszystko serializowane do, znaczy wszystko jest serializowane do jakiegoś stringa, ale generalnie jakby domyślamy się, że tam nawet w kontrakcie ustalamy sobie nie enuma, tylko jakiegoś stringa, potem sobie gdzieś tam mapujemy, spoko. Ale ja pamiętam z czasów WCF-owych z gdzie była cała skima w XML-u i tak dalej, no tam z enumami to się takie szachy 4D czasami działy, że coś się dostało. Albo jeszcze Breaking chain jest ogólnie w enumach, tam skima się generalnie zmienia. jak z kimie się nie znalazł ten enum, z tego co pamiętam, to w ogóle jakieś tam wyjątki leciały, bo on nie był w stanie tego znowu zeserializować do poprawnej wartości w Enumie, Więc ogólnie tam. Te... No, pozostaje chyba referować do, do Piotka materiału, bo. W, no, tam wyt... Tego. No. Czy Bez... Wydaje mi się, że tam już wyczerpałeś chyba wszystko, co się dało yy, i pokazałeś też alternatywę, no nie wiem, no ja osobiście zacząłem od, już od dawna trochę bardziej unikać tych enumów, nawet typy zacząć już tak. jakieś pisać niż... No. Wydaje mi się, że w ogóle ten temat ogólnie enumów, bo to wiadomo, jakby wszystko samo odchodzi nazwy, nie typ algebraiczny, sam type, discriminated unions, tak tak type, tak unions, to chyba wisi od dawna do dniecie, gdzieś na feature liście dość wysoko i to chyba... Jak dobrze kojarzę, tam od lat ludzie jak próbują. Od lat to ludzie próbują jakoś tam, no nie tyle co wymusić, ale jakoś tak. Jak znać, typów tak, chodzi, jakoś lat, dać które... znać, żeby, żeby się za to wzięli. Jak zrobili w końcu te rekordy po kilku latach, chyba Cisar Paszuski miał być, aby się tam. Wie, nie, tysiąca nie, tysiąca. nie, nie, nie. Ja pamiętam, że John Skid jeszcze o tym mówił, że to on chyba 10 to lat. Może to zrobią. 10 lat zwłaszcza, to request. Zwłaszcza, że to inaczej, to nie jest powiedzmy breaking. znaczy Jakby zmienili słowo keyword Enum, to był breaking change, ale może dałoby się nazwać jakoś inaczej union, nie wiem, jakkolwiek inaczej, żeby to był jako nowy feature, nie jako breaking no, change. No union type, co so, tako, to jeszcze to... na to też. Czyli był? w C-sharpie, jest C-sharpie union? Chyba nie, nie no, pamiętam. Nie, nie, nie ma. W TypeScript'cie masz. W TypeScript'cie type ta. type jest taki to jest tak, zajebisty tak, to feature. Jest... No, więc jego y, zrobić jako nowy feature myślę, że byłoby spoko, nie? Tak, myślę, że po prostu odsyłamy do, do materiału Piotrka, bo to chyba najlepiej podsumowuje ten ból. Ja się w 100% akurat to zgadzam i też to, co powiedziałeś, Michał. Ja się już często łapię na tym, że po prostu robię jakiś value object, który gdzieś tam enkapsuluje no. po prostu jakieś Adam wartości, jakieś na typach. Tak, i, i, to, i to bardziej działa niż, niż takie faktycznie kuszenie się o jakieś lepienie no, tak, tych, tak. tych liczbowych bardziej reprezentacji. Dobrze, przejdźmy sobie do przedostatniego punktu, którym będzie brak. Modyfikatora immutable w rozumieniu, z tego co pamiętam, jak żeśmy sobie o tym dyskutowali, takich bardziej zmiennych lokalnych. Znaczy, tak? ja dwa poziomy: od zmiennych po nawet cały obiekt. Dobra, da to musisz obiekt. rozwinąć trochę. Dobra, i to jest naprawdę coś, na co w ogóle uwagi. Jakby nie wiedziałem, prawdopodobnie, że to istnieje. E, I znowu, to też nie jest jakby jakaś specjalna feature resta, w innych językach też to jest. Natomiast. Pierwsza, wróćmy może do zmiany lokalnych, czyli jakby pierwszy case jest taki, że załóżmy, że chcemy sobie zdeklarować zmienną, która będzie mogła mieć przypisaną wartość dokładnie raz i nie możemy jej potem zmienić. Czyli nie, ch nie chcemy, żeby to był jakiś tam const, czy tam private-only-field, tylko na zasadzie robię sobie jakiś tam var, czy tam powiedzmy int x bez wartości. Teraz gdzieś powiedzmy wałam sobie poniżej metodę, przypisuję zmienną na przykład x równa się 5 i na przykład nie chcę być teraz w stanie liczę poniżej przypadkiem napisać tego x, nie? Takie możliwości nie mamy. A z tego, co kojarzę, to chyba właśnie final w Javie, jeżeli się final nie Final w Javie, const w Javascriptie też, nie pozwala ci zmienić Tak, czyli referencje. raz możesz przypisać zmienną, a, tak. ale nie musisz potem, na początku tak. pisać wartości do konsta, tylko przepisujesz ją tak. do dowolnego miejsca, nie, nie możesz zmienić, to jest jakby jedna rzecz. Czyli nawet omyłkowo w kontekście bezpieczeństwa, masz po prostu taki dodatkowy gwarant bezpieczeństwa, którym jakby wiesz, że jeżeli spróbujesz pisać ponownie, to masz warning, koc się skompiluje e, i jakby wiesz, że tutaj się z przypadkiem, że tej zmiany nie możesz przypisać. Je? To jakby jedna rzecz. No i druga rzecz, można teraz po, potem przenieść na, jakby na cały obiekt, czyli że znowu jakby w C-Sharpie jest podejście takie, że wszystko jest wszędzie mutowalne, czyli tam mówiąc ładnie po polsku zmienialne, możemy wszystko dowolnie modyfikować i nie ma za bardzo Prostej możliwości bez tworzenia tak naprawdę podejrzewam jakichś interfejsów, ukrywania gdzieś tych metod, żeby na przykład przekazać sobie z metody do metody jakiś tam obiekt, dowolny komponent, i tak naprawdę wskazać tak na poziomie definicji tej metody, że ja nie mogę w ramach tej metody wywołać żadnej metody, która zmienia wewnętrzny stan przekazywanego obiektu. Czyli, że przekazuje ten obiekt, tam mówiąc, nie wiem, kopię do referencji do tego obiektu, czy ogólnie przez referencję, używając słowa ref, nie ma to znaczenia, w jaki sposób przekazuje tej metody. Czyli, że przekazuje go na przykład jako typ niemutowalny i mutable z jakimś dopiskiem, nie wiem, const, whatever, cokolwiek by to nie było. I w ramach tej metody, ja mogę wywołać tylko z tego komponentu, z tego obiektu przekazanego, tylko wołać, odwołać się do tych proporcji, właściwości czy do tych metod, które nie modyfikują jego stanu. Czyli to mi daje. Taki powiedzmy feature dałby mi od razu, pomijając ten gwarant bezpieczeństwa, że w metodach, których wiem, że nie chcę przypadkiem czegoś gdzieś komuś zmodyfikować, to od razu mam ten bezpiecznik na zasadzie, dostaję obiekt typu immutable. Mogę na przykład zapytać od niego o zwrotkę z bazy danych, ale na przykład nie mogę zmienić w nim wewnętrznie jakiegoś stanu agregatu, whatever, bo chcę tylko odpytać jakieś dane. A z drugiej strony, pisząc też potem kod na przykład. Taki bardziej wielowątkowy. Możemy się jakby pozbyć niektórych mechanizmów synchronizacji, bo wiemy, że operujemy stricte na kodzie typu immutable, nie? Mm -hmm. I jakby rekord tutaj nie jest rozwiązaniem, bo rekord jest tylko strukturą wrapującą nam te właściwości, które są read-only, nie? Przypisujemy raz i przekazujemy no, okay, dalej, tak ale jakby nie mam, nie mam możliwości przekazać obiektu wskazując, to jest obiekt, który mogę mutować, a to jest obiekt, którego nie mogę mutować i nie mogę w żaden sposób takiego czegoś możesz... deklarować w metody. A, a mam jakiś przykład w innych językach? W razie na przykład jest rozwiązanie rozwiązaniem. W raście znaczy, założenie, nie, wszystko jest domyślnie niemutowalne. Okay. I żeby było mutowalne, to tworzysz z dopiskiem MUT, czyli robisz taką zmienną LED X ra 5, albo LED tam Mut X. Nie? I okay. tak samo jak masz metodę, to domyślnie jak przekazujesz obiekt. Yy, przez powiedzmy, znaczy przekazujesz obiekt przez referencję, bo oczywiście możesz przekazać obiekt na zasadzie zmiany, jakby transferu obiektu, czyli jakby przekazujesz powiedzmy strukturę do jakiejś metody, i teraz jakby w ramach tej metody jest jej skob życia, jakby przekazałeś ją do wnętrzności, czyli jakby ten wołający. Traci na nią kontrolę, to oczywiście robisz tak zwanego muwa, nie? Czyli jakby on ma podłą kontrolę na przykład z obiektem, ale przekazując przez referencję, jak to robisz domyślnie w C Sharpie, to jakby domyślnie jest niezmienialna, czyli nie jesteś w stanie wywołać żadnej metody w tym obiekcie przekazywanym tej referencji, która zmieni jego wewnętrzny stan. Jeżeli chcesz to zrobić, to musisz explicit wskazać na metodzie, że jest, przekazujesz mutowalną referencję, i tak samo oczywiście ten obiekt, który przekazujesz, też musisz explicit wskazać, że jest mutowalny, nie? I to... okay, czyli, czyli język tak naprawdę musiałby trakować. Nie tylko, no bo teraz na początku, jak o tym mówiłeś, zaczęłem myśleć, że, okej, okay, struktury danych, to wszystko struktury danych jest proste. Tak, jakby składam się z jakichś tam e, składowych, no nie możesz modyfikować ich stanu, bo po prostu zadeklarowałem, że jest albo immutable by default, albo. Tak, immutable by default jest Tak, nie albo, nie, albo, nie, albo w deklaruję w języku, który jest by default, mutu, obiekty są mutowalne, to mówię, że, okej, okay, to ten, ten jest niemutowalny. I teraz zastanawiam i okej, okay, hmm. czy, czy rozumiem, że od strony języka tak naprawdę musiał być jeszcze trakowanie. Przez metody, musiałbym wiedzieć w jaki sposób metody mutują stan ogólnie wewnętrzny obiektu, tak żeby nie dopuszczać z zewnątrz do zmiany tego stanu, no bo zastanawiam się jak to trochę inaczej zrobić. Tak, A, bo, tak. bo ogólnie podejście jest takie, że jakby tworzysz strukturę, w której wskaz... domyślnie masz wszystko niemutowalne, nie? Wszystkie pola są niemutowalne, mm -hmm. chyba że wskazujesz explicit, że pole jest mutowalne w strukturze, nie? I potem implementując metodę w ramach tej struktury, ty znowu wskazujesz przy tej metodzie, czy ona, jakby wołając ją na, tym, na tej strukturze, bo tam nie ma jakby klas, obiektu, są jakby struktury, to czy to jest metoda, która działa na tym obiekcie jako referencja niemutowalna, czy mutowalna? I jeżeli jest mutowalna, okay. to wtedy może zmieniać jego stan, więc jakby łatwo jest określić, które metody mutują jego stan, bo jakby explicit mają wskazanie na wejściu, że pobierają mutowalną referencję do selfa, nie? Ja mam takie przemyślenie, bo teraz z jednej strony, jak myślę o tym, szukam przypadku życia, w którym mnie to boli, bo. Przez 10 lat nie Znaczy nie nie, nie, nie czuję, że nie mnie Nie to, bo... to, bo jakby nawet tego nie byłeś świadomy. Nie, nie? ale tak... ja bardziej myślę o tym, bo ja trochę rozgraniczam, bo tak mhm. dałeś też ten przykład agregatu, bo ja trochę rozgraniczam. Yy tak myślę po prostu o samym immutability jako, jako pewnym mechanizmie, bo bardziej utożsamiam go jednak w większości tak patrząc znów trochę z, myślę z lotu LOB, ale bardziej do warstwy transportowej, gdzieś tam myśląc bardziej o kontraktach i ja może to wynika z tego, że mam pewną separację, to znaczy czuję immutability bliżej kontraktów, na przykład wiadomości, które gdzieś tam w ramach gdzieś tam brokera wymieniamy względem no zmian stanu na jakiś tam obiektach biznesowych, których tak nie czuję, że Potrzebowałbym tego feature'a, szczerze mówiąc. Czy znaczy, Immutability jest, bo ja na przykład pamiętam, Immutability bardzo mocno liznąłem, jak zacząłem się AKI uczyć, bo tam było hmm. no, sporo, model, spiero, tak. spiero, sporo wielowątkowości i tam wtedy, czy tam jest i tak rozwiązane to ogólnie przez jakby framework. Tam nie ma przede wszystkim współbieżności też w ramach aktora. W sensie to tak, jest ale jeden ta, z pryncypiów, tak? Tak, ale tego... jest jeden z pryncypiów, o którym, o którym się mówi faktycznie faktycznie Immutability ogólnie w aplikacjach wielowątkowych albo tam, gdzie faktycznie sekcja krytyczna, w jaki sposób, czy tam synchronizacja musiałaby tak. mieć miejsce, jest jakby korowa, no bo wtedy po prostu nie musisz się. W ogóle nie myślisz, bo na poziomie kompilacji po prostu się wyjątkiem, nie skończy się skompiluję, bo, bo mutujesz coś wątku, w którym nie powinien mieć w ogóle dostępu. Tak, I I razy to jest bezpieczne i się przydaje. Nie? I teraz się. zastanawiam się, gdybyśmy chcieli w takie mieć taką możliwość, to ja się zastanawiam, czy to nie powinien być jakiś nowy typ, w sensie nowy keyword, tak naprawdę tylko nie ukrywanie czegoś, co jest klasą pod spodem, Widzę rekord, który jest mhm. poniekąd jednak, no, pod spodem mamy klasę. Tak, klasą, tak. E to chyba musiał być jakiś nowy typ, tak? Żeby ten paradygmat trochę wprowadzić do języka, którym jest C-Sharp, no to musiałbyś coś mieć obok, tak? Żeby faktycznie zacząć to podejście, taki mindset ludziom tak no, znaczy, zmieniać. Na pewno musiał być podejście, że tak jak jest teraz, wszystko jest zmutowane z definicji i robisz przeskok, znaczy nie przeskok, w sensie nie robisz breaking change'a, tylko robisz po prostu Jakieś nowe słowo kluczowe, że coś jest niezmienialne. c -sharp, nie? Tak, jakiś tam. Mogliby od razu zrobić, żeby z defaultu sild było, bo mnie tak, że wszędzie sealed. Muszę. No, jakiegoś tam, Prawie czy reużyć tak, to... consta, jak to jest w innych językach, czy po prostu jakieś nowe słówko, imute, im jakkolwiek by to nazwali, na tej mhm. zasadzie. Na pewno to, żeby to nie było breaking change. No I teraz właśnie pytanie, czy to byłoby na tyle mądre, że jeżeli na przykład metodzie, że przekazujesz do metody interface na wejście, czy jakiś tam jakąś tam klasę, mhm. to czy jakbyś zadał na przykład imute im user, i przekazał tego usera jako ten instancję tego obiektu te, tej klasy. To czy to by wystarczyło, że na przykład gdy sobie zawołasz, powiedzmy user getName, to ci zwróci imię, bo nie mutuje tego obiektu, ale jak, jak wywołasz jak user update adres, to na poziomie kompilacji dostaniesz warning, bo on zobaczy, że w tej metodzie update user, na przykład przypisujesz sobie do właściwości tam do pola tego obiektu jakąś wartość, nie? I pytanie, czy było tyle mądre, że Ciekawy pomysł na side project, taki trwający od roku do pięciu lat. <laughs> no. No, natomiast a, właśnie w kontekście wielątkowości bardzo fajny feature splatnie ogólnie w kontekście tak. takiego bezpieczeństwa, że jeżeli wiemy, czegoś nie chcemy gdzie mutować, to to suwko na mnie zaszkodzi, nie? W ogóle myślę, że to byłby ciekawy materiał, trochę, żeby go liznąć z różnych e, tematów a propos samego immutability podejść do tego. Zresztą mówiliśmy też trochę znów przy okazji e, Frozen Collections i tego trochę mhm, jak no. też ewoluuje podejście do, do, do wspierania e, właśnie immutability, ale. Dajcie znać, czy byście chcieli, może jakiś taki bardziej kompleksowy ogólnie, który by trochę nakreślił z różnych jakby problemy, które mogą się pojawiać i które możemy adresować właśnie poprzez użycie immutability. Myślę, że to byłby spoko materiał, tylko no pewnie tak znów od pół roku do roku, żeby się przygotować, żeby to było... Od, od godziny do trzech. Nie no, żeby ja nie. tam ulep, wiecie, 10 minut i tutaj pokażemy wam, jak zrobić get only, nie? nie, tam jest, ja tam jest na tyle dużo, dużo takich ciekawych tematów. Tak. Chyba też twórca, czy os, twórca i osoba utrzymująca NPQSQ, ten, ten driver do, postgresowy do dotneta. Tak, and też, and też sporo mało takich i dużo takich dyskusji od tego, jak robić coś szybciej. najpierw immutability to jest pierwszy krok, ale tam potem gdzieś można zahaczyć też jakbyś o inne podejścia, w których w ogóle jakby nie dochodzi do momentu, w którym musisz mówić o immutability, bo w ogóle nie ma szansy, żeby nawet cokolwiek tam się zadziało, więc no ciekawy temat. Jakbyście chcieli posłuchać, to, to o tym to dawajcie znać. Tak. Dobra, kończymy z C-Sharpa ostatnim problemem. W sumie znów pewna święta wojna, myślę, że za sprawą jednej z naszych ulubionych bibliotek, e, czyli Mediatera. E, Powiedzmy sobie o asynku, więc cytuję: "Może czas dać sobie spokój z dopiskiem async w nazwie metody. E, tutaj jest jakby kwestia tego, że to jest pewna stara konwencja i zgodność z istniejącym API. To jest jedna rzecz, no ale druga, może warto po prostu rozważyć podejście async-first, czyli metody asynchroniczne bez async w nazwie, natomiast synchroniczne, e, takie blokujące, na przykład z dopiskiem sync-blocking." Plus e... jeden. <laughs> No, jakby troszkę zwijając temat. Znowu widzę w innych językach, że jakby nie ma co ukrywać. Większość z nas tworzyć aplikacje serwero, serwerowe, gdzie jednak są te bazy danych, których używamy kolejki, cokolwiek by to nie było, jest masa IO. Nie. Jakby z definicji wiemy, że skoro jest IO, to będziemy używali Jasynka, żeby aplikacje były miały większą przypustowość, żeby prawda, te wątki nie były blokowane bezsensownie, jakkolwiek używamy tych Async, jakkolwiek to jest ten runtime posporem zaimplementowany. No i teraz właśnie pytanie, czy trzymać tej dawnej konwencji, która ma już, nie wiem, dobrych 10 lat ponad, czy, czy tam więcej, od kiedy Async wszedł do neta e, i po prostu pisać za każdym razem Async, 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 co ja też osobiście robię, no bo się tej konwencji trzymam, wiem, że inni się trzymają, jakby nie staram się tego zmieniać, z drugiej strony też sami zauważam biblioteki, chociaż podejrzewałem, że to mogą być biblioteki pisane przez osoby na przykład z innych języków, bo są nazwane metody z małych liter, czy coś, ale które synka nie używają. No i właśnie pytanie no, brzmi... Wiemy, jaki masz flashback. <laughs> pytanie brzmi, czy faktycznie jak to jest w innych językach, nie stosować podejścia Async first, żeby powiedzmy nowym programistom, którzy wchodzą do języka i którzy zastanawiają się, którą metodę wywołać to żeby widząc metodę jakiś file read a file read async mhm. wiedzieli, że mają zawołać read async, żeby było po prostu file read jako metoda asynchroniczna, żeby jakby wskazywać na to poprawne wywołanie asynchroniczne jakie chcemy wykonać, a to wywołanie, którego raczej nie powinniśmy robić, chyba że z jakiegoś powodu musimy zablokować, zrobić to właśnie w sposób blokujący powiedzmy, wątek, no to metodę nazwać mhm. tak bardziej no, dosadnie w stylu read blocking, prawda? Wskazując, że prawdopodobnie nie powinieneś tej metody wować, mm -hmm. ale w radzie wujec jako kompatybilność teczna. Przypomniał mi się, jak dołączałem do obecnego projektu zostałem przygłosowany chyba 7 do 1. Byłem osobą, która akurat przyzwyczaiła się bardzo szybko, że nie piszemy async, no. bo, bo zgadzam się z tym, co powiedziałeś, że no. Co innego trochę jest jak mamy API, które faktycznie ma ten bagaż. Przykładem jest cho chociażby BCL, tak? W którym są metody, które, no. które historycznie były synchroniczne tak. i zostały. Nie asynchroniczne, nie. nie chcieliśmy robić breaking change. Mamy też jakieś API stare w jakimś monolicie, który ma 15 lat i tam faktycznie są metody, które były blokujące by default. Teraz do dokładając kolejne asynchroniczne, no pewnie chciałbyś to móc odróżnić, ale pisząc nowe rzeczy. <laughs> znaczy, ja, ja się zgadzam, chociaż. Trzeba też powiedzieć sobie o znów dwóch dwóch rzeczach. Najpierw zacznijmy od tej prostszej, która znów jest trochę dyskusyjna i nie każdy y, uprawia tę dyscyplinę, jako jest domain driven design, ale nawet nie chodzi o kwestię DDD, no bo. dawaj, dawaj. Nie, 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 nawet nie chodzi o prawo ścieku. Y, bardziej chodzi mi o to, że no bo zgadzam się z tą argumentacją, tylko teraz przyjmując tą konwencję zakładam, że wszystko co synchroniczne będziemy robili. Y, z jakimś tam dopiskiem blocking, sync. Okej, okay, tylko teraz, na, nawet pomijając domain-driven design, mówimy o architekturze, nie wiem, czystej, w której no, środkiem stanowi, jakby nie patrzeć, gdzieś tam warstwa e, domenowa. No i ona z definicji jest kompletnie wyizolowana od wszelkich operacji wejścia, wyjścia, a tym za, jakby od razu no, niesie to za sobą, e, jakby ciągnie to za sobą e, to, że no, nie pojawi się tam żadna operacja, która mogłaby być asynchroniczna. I teraz dochodzimy do kuriozum, w którym idąc tą, tym tropem myślenia, moja jedyna de facto warstwa, która powinna być kompletnie od tego technicznego e, ścieku jakoś tam odgrodzona, no bo ona definiuje przecież moje tam modele biznesowe czy, czy modele domenowe, posiada taką naleciałość konwencji nazewniczej, która sugeruje, że to jest blocking. Znaczy inaczej, e, ja to mówię właśnie tylko do I.O. Czyli do metod, które powinny być z definicji asynchroniczne, że jeżeli mam metodę na poziomie agregatu apply Policy i jest synchroniczna, nie ma problemu, że na zasadzie tylko metody, które są powiedzmy dotykające I.O., czyli które powinny być z natury asynchroniczne, żeby tam trzymać tej konwencji, że bez asynka w nazwie, nie? No dobra, to teraz tylko teraz, tylko teraz dochodzimy to... do, śliski, do śliskiego <laughs> tematu, no bo dam znów trochę taki przykład z podwórka. Gdzieś tam u nas też w organizacji było takie podejście, które no W jakim stopniu znaczy warstwa abstrakcji poszła troszkę za daleko, i de facto ty już trochę nie wiesz na poziomie na tego mediatora, na który, o którym żeśmy jakby rozpoczęli. Ty trochę nie wiesz, co się stanie, jak zostanie zdispatchowana twoja wiadomość. To znaczy Ona może być gdzieś tam w pamięci mhm. rozegrana, ale może równie dobrze być rzucona po http, jakimś RPC albo na message brokera. I teraz y, zgadzam się, że okej, okay, możemy tak przyjąć takie uproszczenie. Z drugiej strony, co w przypadku, w którym mamy. No wiesz, mamy taką warstwę abstrakcji, że teraz ja nie wiem w sumie, bo, nie, bo mamy taką konwencję, że no tylko dla IOS stosujemy. Być może ktoś zapomniał i tak... To jest w ogóle async, async który nie jest asynkiem językowym nawet, ale może być też potencjalnie językiem, asynkiem transportowym, nie? Znaczy, to jest ogólnie... Po raz kolejny trochę wracamy do gdzieś tam początków, tak? Jakby bagaż, który gdzieś tam się ciągnie za dotnetem, ale kurczę no za Java też, tak? No, ta, ta Java, która mm -hmm. jest jest jeszcze chyba szybciej się rozwijającym językiem w tym momencie niż C Sharp wydaje mi się tam, albo tak przynajmniej taka, taka jest moja percepcja względem to, co było. No, ma chyba podobny problem. Z jednej strony tam pół świata pisze w Java 8 chyba i tam się już zatrzymało, a tam z Java nie wiem. Ostatni raz, jak patrzyłem było 8 18, 18, ale chyba wiem. 20 coś już jest, nie? I tam. No, Powiem tak, ja pamiętam, jak ten problem rozwiązywaliśmy u nas w zespole. To tak było w sensie, uważałem, że nie powinno być tego async, ale jest to tak znikoma różnica dla mnie, jeśli chodzi o pracę w projekcie, że no będzie to, będzie, nie no, będzie to, nie będzie. Ja no nie jakby... mam problemu, nie? Tak, by mi to mówiąc ogólnie wisi, aczkolwiek. Ktoś nie zauważy, to przemycę bez i tyle. Widziałem już ten, tak, te głosy no. dawno temu. Gdzieś tam znaczy, też, największy, no, chociaż to też już ten argument jest taki trochę, zaczyna się robić taki miałki, no bo też wiele osób, jakby zwolenników tego sufiksu gdzieś tam podnosiło temat kwestii znów, chociażby tego, że w przypadku, gdy nie wiem, mamy jakiś tam code review, ja widzę, że mamy metodę async, a ona na przykład nie ma operatora await bezpośrednio, no to już sugeruje, że w takim razie operujemy na reprezentacji no, zadania, taska, a nie na faktycznie rezultacie wykonania, w związku z tym, być może powinno to zwrócić uwagę. Czy, aby na pewno gdzieś na przykład to zostało finalnie załajtowane. no szczególnie na pewno te osoby mniej zaawansowane, jeśli chodzi o, o, o język, mogą nie czuć jeszcze siłą rzeczy. Z drugiej strony, kurczy: no, mamy też coraz lepsze narzędzia do samego, do jakby robienia code review w ramach pull requestów, przerzucanie się nawet pomiędzy plikami i tak dalej finalnie jestem w stanie sprawdzić, nawet jeszcze czekoutować i sprawdzić, czy faktycznie ten, ten task finalnie gdzieś został załajtowany. No i odwrócenie tego problemu, czyli dobra, to teraz domyślnie lecimy tak jak powiedziałeś, async first, tak, czyli że, że nie będziemy mieli i tylko będziemy dopisywali te synchroniczne. To jest znów pewna konwencja, którą możemy, możemy, możemy się trzymać, możemy się nie trzymać, tak, więc to jest takie trochę odwrócenie problemu i w sumie nie jestem pewny, czy to czy jest jakieś dobre rozwiązanie? Wydaje mi się, że to, jest, to też trochę jest kwestia kulturowa, no tak naprawdę. Nawet nie wiem, czy to jest problem nawet chyba community, bo tak naprawdę myślę, że co organizacja, to mielibyśmy trochę inne spojrzenie. Ja na przykład miałem w różnych, w różnych nawet projektach z różnymi zespołami, miałem różne podejście, więc... Tak, myślę, myślę że jakieś testy konwencji, czy... czy, czy no, wydaje mi się, że testy konwencji byłyby chyba jakimś najprostszym, które faktycznie pozwoliłyby w jakiś, nazwijmy to... W miarę przewidywalny sposób no, powodować, że mamy adopcję chociażby nowej jakiejś tam konwencji nazewniczej. Myślę, że po raz kolejny tak już domykając, to jest to, o czym też mówiłeś wcześniej, czy ta czytelność i skanowalność kodu, czy ja rozumiem jakby mhm, co się dzieje? jaki jest? Kontrakt, jaki jest kontrakt, to wiem faktycznie, co się dzieje, jaka była intencja. To jest tak naprawdę trochę taki wyznacznik, niezależnie od tego, czy używamy tego sufiksu, czy nie. I to jest tak naprawdę trochę taki outcome, który powinien przeświecać wszystkim niezależnie od tego, czy mówimy o tym, czy jakimkolwiek innym case'ie z nazewnictwem, czy ogólnie z projektowania jakiekolwiek API w jakimkolwiek projekcie, więc myślę, że to zależy jak się dogadamy, tak? Jak się dogadamy w projekcie, że, czy w organizacji, że to działa, to jest zrozumiałe dla wszystkich, no to mhm. z przykładem testów architektury czy testów konwencji możemy faktycznie sprawdzić, czy, czy na to, co się umówiliśmy po prostu, czy wszyscy się do tego dostosowują i tyle, tak, żeby też punkt wejścia na przykład zespołu A w rozwiązanie B, B po prostu niższy niż zastanawianie się, co tu się w ogóle dzieje. Tak, myślę, że też konkluzją, do która domyka po części trochę ten, ten temat C-Sharpa, jest fakt, że jak z wieloma rzeczami po prostu nauczyliśmy się już z nimi żyć i czy to w przypadku asynków, czy w przypadku oh. wcześniej wspomnianych wyjątków, czy, czy po prostu czegokolwiek innego, no mamy już pewne... Gdzieś tam tak, <laughs> albo po prostu robienie value objectów czy tam raperów nad, nad enumami. No Znamy już zasady tej gry i gdzieś tam, gdzieś tam staramy się faktycznie ułatwiać sobie życie tam, gdzie jest to, gdzie jest to przydatne. Natomiast no, ten język nie jest idealny, to na pewno. Na pewno jest jeszcze kilka rzeczy, które można byłoby poprawić. Natomiast i tak myślę, że te wersje 6 do 9 dość mocno, myślę, że znów dość kontrowersyjnie, wywróciły niektórym życie i tak. Pewnie miało już takie, myślę, że część osób gdzieś tam podświadomie czuła, że to nie jest ten nurt, w którym chcą podążać, gdzieś zrobiły, zrobiły eject. Dla części myślę, jednak ja osobiście szanuję za, za, za podejście i za to, że mamy taki wachlarz. Czasami faktycznie no, te konstrukcje takie, to jest nalepione. Ale nie musi używać, nie? Dobra, słuchajcie, podsumowując, no właśnie, jak to jest tak, może w dwóch zdaniach, tak trochę żeśmy pomówili. Czuję, że tak za mało żeśmy pojechali trochę. Na papierze lepiej wyglądał ten odcinek, jeśli chodzi o Grillowanko. Następnym razem się uda. Ale myślę, że pomówiliśmy sobie co? Na no aspektach takich historycznych, trochę o samej platformie, pomówiliśmy o społeczności, o, o narzędziach, które gdzieś tam Microsoft sobie rozwijał no i o samym języku. To jak to? Jaki jest taki finalny werdykt? No tak, słabo, dobrze. No nalepione, ale <noise> Nie no słuchajcie, a znaczy, tak jak trochę też zacząłem, zacząłem wcześniej, wydaje mi się, że trochę zaczęliśmy być rozpieszczani przez wprowadzanie różnych elementów różnych języków czy różnych paradygmatów, co jest fajne i wydaje mi się, że Microsoft też to czuje, że kolejne feature'y, które dochodzą, też trochę celują w rzesze programistów, którzy przychodzą z Javascriptu, Pythona i tak dalej, starały się też rozszerzać jakby potencjalne grono ludzi, którzy mogliby adoptować ten język. I dla mnie to jest fajne. Jest parę tych rzeczy, o których powiedzieliśmy, enumy zwłaszcza, których fajnie, że gdybyśmy jednak je ucywilizowali, koniec końców, ale ostatecznie, no, ja bym widział coraz więcej i trochę też w kontrze do tego, co mówiliśmy o tym języku, który się zmienia nie wiadomo, co się w nim dzieje, ja bym na przykład więcej nadal widział elementów funkcyjnych, bo one po prostu już Prawie że od początku były takim first level citizenem C Sharpa. I ja osobiście, i to też trochę mówiliśmy w tym materiale o, o C Sharpie 12, 8, że z biegiem czasu trochę się też ta perspektywa zmienia. Tak, to znaczy widzimy jeszcze jakieś takie polączki, które, które nie są już takim, nie utrudniają aż tak życia. Tak, no gdzieś tam historycznie jeszcze może mhm. trochę utrudniały, ale tak. No Wydaje mi się, że Microsoft w końcu gdzieś tam to ogarnął. W tym dotnecie, ten dotnet 8 może jest taką granicą, w której przestaniemy już marudzić, a zaczniemy się może cieszyć z jakichś tam mniejszych feature'ów, które gdzieś tam dochodzą i dają może jakieś tam nowe możliwości. No miejmy nadzieję, że też nie czeka nas jakieś takie jakieś breaking chain ze strony bardziej community, tak, Po te community wydaje mi się, że teraz jest bardziej chyba tym problemem. Spolaryzowane niż, trochę Tak, też. jest i spolaryzowane, ale też wydaje mi się, że jest, powoli zaczyna wpadać jeszcze gorszy stan niż było w momencie, w którym przychodziliśmy z tego .NET Frameworka w .NET Core. Piotrze. Okej, okay, ja mam takie podejście raczej neutralne, bo tak podejrzewam, że od wersji chyba, nie wiem, dziesiątej języka już tak bardzo się nie interesuje tymi nowościami, to tak jak kiedyś. W sensie widzę, że coś się zmienia, ale jak wchodzą na jakiś blog post to jakoś się za bardzo w to nie wczytuję. Fajnie, że wpadły rekordy, tam parę innych rzeczy, właśnie takich bardziej funkcyjnych. Wszystko spoko. Ale mówię, co oni tam wprowadzą nowego w 13, wersji 14, 15, 20, już mnie to za bardzo nie będzie prawdopodobnie ruszać. Już to nie będzie. <laughs> Natomiast bardziej od samego C-Sharpa, który ma swoje bolączki, na przykład podoba mi się w jakim kierunku idzie ASP.NET Core, uważam, że podejście minimal API jest bardzo fajne, że to jest ogólnie jeden z lepszych frameworków i przyjemniejszych, jeżeli chodzi o pisanie aplikacji webowych, tworzenie API, na przykład cały ten boilerplate jest praktycznie zerowy, na porównując to co jest wreszcie zrobione, więc to na, to na pewno ma duży plus, więc pod tym kątem fajnie wiedzieć jak to się rozwija. Natomiast mówię, sam język, jak dla mnie, gdzieś ta wersja w okolicach dziesiątki, nawet taka mogłaby zostać. Zobaczymy, co nowego wprowadzą. Jak wejdą te tagi Unions może kiedyś, to będzie super, to się będę cieszył. Będzie tam, w jedenastej przegapiłeś, odkryliśmy z Darkiem, że jest y, modyfikator dostępu file bodajże. A nie, to, czytałem o tym, tak. O, jeszcze chciałby wprowadzić jakiś modyfikator właśnie dostępu takiego na poziomie modułu czy czegoś, no to, o, tak, to, to tak, byłoby tak, spoko, tak. nie? No ale zobaczymy. Znaczy, ale ogólnie mówię, nie, nie narzekam, język jest fajny, na nim tam jakąś swoją karierę też zbudowałem w większej części, więc... Nie, tego nie co to za konkluzje <laughs> padają. Jakieś Ale jest sprzeczne z ideał tego. <laughs> nie, nie, natomiast ja mówię, mówię. No, pomijając te bolączki, o których mówiliśmy, to, to ogólnie jest ok. Ja osobiście mam takie wrażenie, i też chyba ta rozmowa tak we mnie to gdzieś tam utwierdziła, że większy chyba problem jest w tym, że no Microsoft jednak jest korporacją, ma trochę cele, których my. Jakieś takie szaraczki, no po prostu ich nie dostrzegamy. Patrzymy przez pryzmat możliwości danych produktów, przez pryzmat tego, jak one są rozwijane. Microsoft ma pewnie inną perspektywę: patrzy przez pryzmat adopcji, ściągania ludzi do community i spieniężania tych produktów. Nie podoba mi się, szczerze mówiąc, o ile naprawdę też nie mogę się przy, przyczepić do samego języka i, i czuję, że on faktycznie idzie w fajnym kierunku. Zgadzam się co do ASP.NET Core'a. O tyle szczerze jestem ciekawy, czy Microsoft w ogóle podejmie próbę ratowania, może nie wizerunku, ale takiej trochę mediacji z tym community i postara się w jakiś sposób trochę no, faktycznie postawić społeczność, która jest naprawdę świetna, i, i projekty, które powstają. Kurczę, no, wydaje mi się, że szkoda marnować potencjał ludzi, którzy mają pasję i, i chcą faktycznie dorzucić gdzieś tam swoją cegiełkę do tego, żeby porozwiązywać problemy innych innych ludzi. I, I to, wiecie, leży na stole. Ludzie są chętni, są, mają zapał, nie, nie, nie chcą za to kasy, tylko po prostu robią to po prostu po godzinach. I, i z, potem wypływa takie szambo, które pozostawia nie smak nie tylko u twórców, ale u wszystkich, którzy się na to tak patrzą. Jest takie serio? Ja mam taką ciekawą konkluzję na koniec. Zastanawiam się i w sumie też jestem ciekawy, co Wy sądzicie o tym, jak. Co by się stało, jakby ten .NET i C Sharp nagle tak teraz odciąć od Microsoftu? Załóżmy, że Microsoft sponsoruje część ludzi, którzy nadal utrzymują ten język i rozwijają go z Community, ale koniec, jakby Zabawa się skończyła. My sobie teraz wszystko w Pythonie będzie, tam w Excelu jest Python, nie wiem czy tam kojarzycie, więc teraz w Pythonie. W Microsoftu jest. Python jest first level citizen, C Sharp is not my friend anymore. Jestem ciekawy, co i wy sądzicie, i co community sądzi, co by się stało w takim przypadku. Bo chyba trochę to jest konkluzja, to jest poniekąd trochę konkluzja tej naszej dyskusji. Tak jakby język z tego języka nie wyciśniemy, nie wiadomo, ile, tak? On mhm. ma jakieś tam, też Piotrek, Piotrek dużo o tym mówił, ma jakieś swoje obostrzenia, w którym założenia koncepcyjne. Założenia też koncepcyjne, też, no. ma które są, są do przeskoczenia, ale trzeba by budować inny język obok tego samego w ramach jakby RAM tego, tego C-Sharpa, gdzieś tam obok, tak? Mhm. I teraz pytanie, czy ten Microsoft zabrali? To co? Czy byłoby lepiej? Słuchajcie, pytanie otwarte pozostawiamy Wam do, do właśnie, do podzielenia się swoją opinią w komentarzach i może dajcie także znać no właśnie jakie Wy ewentualnie widzicie problemy, bo myślę, że wiele... Co jeszcze... się boli. Tak, co, co się boli. To jest ten moment. <laughs> Ewentualnie jakie Wy dostrzegacie jeszcze problemy, o których my żeśmy nie wspominali? Na pewno jest masa rzeczy, które gdzieś tam mniejszych lub większych, która, która Was irytowała, bądź irytuje nadal w języku platformy, czy po prostu w samym podejściu, jakie Microsoft prezentuje. Dawajcie znać w komentarzach. No i co, z naszej strony zapraszamy oczywiście na Discorda. Na którym już mamy całkiem sporą grupę ludzi, i tam dyskusje, chociażby też dotnetowe się pojawiają, ale nie tylko. Jest cała masa dedykowanych jakichś tam kanałów pod konkretne technologie, inne. Nasze social media, czyli przede wszystkim no Instagram i TikTok, na które tak wiecie. Wrzucamy coś, żeby wrzucić co jakiś czas, ale nie jesteśmy raczej gwiazdami, celebrytami social mediów. Jeszcze. No i oczywiście zachęcamy Was do pozostawienia subskrypcji, łapki w górę pod materiałem, żeby się materiał roznosił. No i co, z naszej strony to tyle. Widzimy się w kolejnych materiałach. Dzięki. Hej.